ma, jest jakąś teraz. Jest. O, chyba jest. Chyba jest. Siemanko! Cześć, ojej. Znowuż testowanie. A, ale kochanie, całej czemu? Sprawy, ale ja już siebie widzę. Zaraz też, bo on ci tu będzie. O, widzisz, już wszedł. Powiedzcie, czy was słychać, bo tak. Mnie. Witamy, witamy. No właśnie. Ciekawe, czy. Czy wszystko jest dobrze? Daliśmy radę. W teorii chyba jesteśmy już na wizji. Poczekaj, bo teraz my siebie słyszymy. Czekaj, wyłącz, tak, wyłącz głos z telefonu, żeby nie było pogłosu, no, dobra? No całkowicie wyłączyłam. Ale chyba nas nie ma, bo nikt nic nie pisze. Może być, że o 20 Klaudia to się pokazuje, wiesz? Ja nie wiem. Ciut jest. Głośniej. Aha, dobrze. Dobra, już sekundę. Próbujemy. Momencik, już coś staramy się naprawić. A teraz jest trochę lepiej? Strasznie cicho. Dalej cicho jest? Dalej cicho, bo podgłaśnialiśmy, ale co nic. Czekajcie, bo ja mogę jeszcze robić spokojnie. O, Maria już słyszy. A powiedzcie teraz, czy jest lepiej? Dalej ledwo was słychać. A teraz? O, Marek, już okej, okay, dobrze. Okay. Jest trochę lepiej. Chcecie, żeby jeszcze podgłośnić? Lepiej, już słyszałem. Możemy jeszcze podkręcić. To dawajcie po prostu znać. Dobrze, idealnie, już ktoś pisze. Jest, idealnie. Dzień dobry, jest okej. Okay. No dobra. No, nie jest głośno. Tym razem się udało i nie będzie pogłosu. Chyba nie będzie pogłosu. Nie wiem, ci co byli ostatnim razem, jakieś chyba pół roku temu, wiedzą, jak spapraliśmy sytuację. Czekaj. Ktoś pisze nie, ktoś Lucia, pisze okej, jest cicho i pogłos. Jest cicho i pogłos. Poczekaj, mam jeszcze pomysł na pogłos. Inni piszą, że jest bardzo dobrze, no to ja już nie rozumiem. Dobra, poczekajcie, teraz powinno być ciszej, ale może bez pogłosu, ale ja zaraz mogę mikrofon jeszcze podgłosić i innym użyć. Poczekaj, bo Marek pisze, że mamy opóźnienie 30-sekundowe. Sebastian, jest dobrze. Dobra. To my jesteśmy na Ty faktycznie, ale czemu my mamy takie opóźnienie? Nie wiem. Ja też widzę u siebie nawet. A ja nie chciałem, żeby było opóźnienie. Klaudia ma mikrofon. Okej, okay, Marcin nie ma. Ma pogłos za głośno. Ojejciu. Nie wiem, czy my sobie z tym poradzimy, słuchajcie. Najgorzej to wszystko jest ustawić, wiecie? Teraz gorzej. Teraz jest chyba cicho. Trochę cicho. Dobra, poczekaj to. A zobaczcie teraz, czy jest dobrze. To chyba 15 minut nam zajmie to całe ustawienie. No dobrze, ale ustawimy i będzie przynajmniej przyjemnie przez resztę wieczorka. No właśnie. Dobra, i teraz właśnie ja siadam i jest faktycznie opóźnienie, nie wiem dlaczego tak to. Witajcie wszyscy. No witamy, dobry wieczór. Dajcie jeszcze raz znać, czy teraz jest dobrze, bo znaczy moc mikrofonu zwiększyłem. Jest okej. Dobra. No dobra, uff. Dobrze, wyłączam. O, nie, się pieski się dobijają. Nie. Pieski, dziękujemy. Pisaliście, czy może jakieś piwko? Nie, wiecie, no piwko na żywo to nie... No, promocja alkoholu. Właśnie, jeszcze nas, wiecie, zbanują, scenzurują i wszystko naraz. Tak. A poza tym my tam ostatnio to nawet z Klaudią po pół piwku wypiliśmy i już tak, mieliśmy dość. Najlepiej przyjechali do nas znajomi z YouTube'a. Przyjechali do nas. I tak gadka, szmatka i my wypiliśmy pół piwa na pół. Znaczy piwo tak, na po pół. Tak, piwo na pół, a on 10. Biedny, no kurczę, no. Tak, pozdrawiamy przy okazji. Może doczekaliście się w końcu live'a, bo już tam kiedyś wspominaliście, o, na 7,5 tysiąca miał być live, no i jest. Tylko to nie jest tak bez przyczyny. Bo co Marcin? Troszeczkę daję jeszcze głośniej i w razie czego ściszę, bo aha. Marek mówi, że to wszystko jest 30 sekund jakieś opóźnienia i jakby, no rozumiesz. No zaraz zobaczymy, ale już jesteśmy w miarę blisko chyba tego ustawienia. Dobrze. Dajcie trochę głośniej jeszcze raz. Bardzo poprawnie, wyłącznie po alku. To co, wiesz, wiecie, my możemy tak kitrać, no. Jak to w restauracji. Jedno zamawiasz, a spod spodu ciągniesz no z plecaka. Dobrze, ale poczekaj, bo chciałam wyjaśnić, dlaczego w ogóle dzisiaj jest live. No właśnie, dlaczego dzisiaj jest live? To jest prezent dla was. A no, z jakiej okazji? Z okazji, jaki wy prezent daliście nam. Czyli 7,5 tysięcy widzów, ale i rok
jakby na YouTubie z kilkoma dniami. Także... Czyli jesteśmy pierwszoraczki już. Wstajemy z kolan, tak, wstajemy z kolan. Jak dzieci, no mamy urodziny roczne YouTube'owe. Nie, znaczy, wiecie, że my nie obchodzimy, ale sobie tak pomyśleliśmy, a tyle mamy. Dobra, właśnie... okazja, żeby pogadać, a nie robić w polu. No, tak, tak, dokładnie. Jeszcze może ciut, ojej, o, jest lepiej, ciut głośniej, dobra, jest okej. Okay. Dobra, możemy, słuchajcie, tyczkę możemy dać jeszcze głośniej, nie ma problemu, wprawdzie zbliżam się już do limitów. A gdzie tort? No, tort, no właśnie, gdzie ten tort? No, no wiecie, no my z tymi tortami, z ciastami, no tak u nas my, kiepsko. My generalnie jesteśmy kiepscy, dużo rzeczy robimy na odwrót, albo w ogóle nie robimy raczej, także... Znaczy, no jesteśmy inni, wiecie, już inni. O tym poznaliście nas trochę, więc no jak my byśmy obchodzili takie faktyczne urodziny, no to nie wiem, co by się tam znalazło na stole. Albo wypaliło. Znalazło. Ile świeczek. Umówmy się, że tak, że świeczki my nie palimy. Nie, skończę. Dobra. To ja zaczęłam właśnie o tych urodzinach. Dziękujemy, Ola Oleńka. A co takiego? No, pierwszoroczni hura 100 lat. A, 100 lat no. To nie, wiecie, za 100 lat to byśmy się wszyscy strasznie zezgrzybieli na tym YouTubie. Nie no, 100 lat bez przesady. No. Mateusz tak samo miał pierwszą miesięcznicę, bo 23 minęło. To tak, już ma miesiąc czasu. Rogi mu rosną, cały czas wywala waro tak. Tak i, nie, tą górną, przepraszam, górną język i miesięczny kozioł atakuje wszystkie samice. Jest tak napalony, jak ja byłem 20 lat temu. Ale co ty gadasz wszystkie samice? Jedną! Ja to, no piłeczkę, ale on, no to, ale te stare no też jak, atakuje, nie? Czy nie? Nie, nie może atakować starych, jak wskoczyłby na nie. A to nieważne, no ale atakuje. A ty pierdoły gadasz, nie słuchajcie go. Cześć wszystkim, nowo przybyłem. Tak, tak, witamy. Tort kiełbasiany, dobry pomysł. Kto tam? Orwil właśnie 23 i zaraz poń 25. Nie, to właśnie Orwil później był 25. Razem ze swoim kolegą, no i piłeczka wiadomo najpóźniej. No ale już minął, słuchajcie, miesiąc od kiedy mamy te małe urwisy. Rosną niesamowicie szybko, piłeczka w ogóle jest tak urobiona, że ja ją biorę i podrzucam jak piłeczkę do góry i ona właściwie sobie z tego nic nie robi. No będzie najśmieszniejszą kozą chyba na naszym siedlisku, no bo z nami się urodziła i nawet te 2 miesiące spędzi z nami. Kompletnie niczego się nie boi, generalnie chodzi za nami jak piesek. Siada nam na kolano, no. Wszystkie się pasą, ona chce się z nami kiziać, miziać. A, no, urobiła nas i my urobiliśmy ją. Kochanie, ja mam jedno tutaj pytanie, momencik. Czy tak sobie wyobraziliście ten rok? Iwona Kizior. Nie. Czy tak ten rok sobie wyobraziliście, Iwona Kizior? Nie, nie, ale czy tak sobie go wyobraziłeś, że tak będzie? Nie wiem, mam nadzieję, że Iwona myślisz o tym, że z YouTube'em, ja brnę dalej, aha, masz spóźnienie, widzę. Ja mam też spóźnienie 30 sekund w stosunku do Klaudii, więc razem macie wy 60 sekund spóźnienia. Łajki. Dobra. To pytam się ciebie, czy tak sobie to na przykład ty wyobraziłeś, bo ja mówię, że nie, że myślałam, że no będzie inaczej, na pewno, że nie będziemy mieć aż tylu dla nas, to jest naprawdę dużo, aż tylu wspaniałych widzów. I no też ogrom pracy, prawda? My liczyliśmy, że w przeciągu, tak poważnie mówimy, realnie 3 lat będziemy mieli 10 tysięcy widzów. Optymistycznie liczyliśmy, że będzie w 2. Także 7, prawie 8 tysięcy w ciągu roku dla nas jest to nie lada zaskoczenie. No, jest nam wyjątkowo miło, no bo gdzieś to o nas się ociera. Chociaż nasze ego już dawno zostało zdeptane w gnojówce przez nasze zwierzęta. Ojejciu, czy koźlątka jedzą trawę, czy tylko mleko? Nie, one to już jedzą trawkę. Najlepsza jest piłeczka, słuchajcie. Ona wskoczy nam tutaj na leżak, bo jesteśmy na leżaczku. I ja muszę trawę zrywać i po prostu jej do pyszka karmimy. Podawać. Ale nie, żartuję, po prostu robię to, tak lubię. Z wielką przyjemnością, jak mamy chwilkę czasu, bo na ogół jej wypuszczamy. Tam same wychodzą, bo jest lato. Ale wiecie, poświęcamy im tam z godzinkę dziennie na takie pastuszkowanie. I my sobie pogadamy z Klaudią, naginamy gałęzi, bo czego nie wiedzieliśmy, to owce uwielbiają drzewa, tak samo jak kozy. Nie wiem, czy ta interakcja im to zrobiła. Ale wszystko wpierdziela drzewa, więc mamy masę fanów z tego powodu. Tak.
Poczekaj, bo tu jest jedno takie pytanie, które może tak kilku widzom czy nowo przybyłym trochę coś wyjaśnić. Ostatnio dowiedziałem się o takim absurdzie, że aby kupić działkę rolną powyżej 1 hektara, trzeba być rolnikiem. Mieliście z tym jakiś problem, kupując swoją. Tak, co nie? Trzeba być rolnikiem, kupując działkę powyżej hektara. Dlatego ja robiłam taki kurs, to się nazywało... Ojej, A1, R1? R1 chyba wtedy, R1 czy R3, o ile się nie mylę, właśnie na rolnika. Taki generalnie banał. Taki no, formalność. Na pewno się nie stresujcie, tego to się zdaje. Nie stresujcie się. Ale trzeba zrobić. I powyżej hektara, ale jak kupicie siedlisko na przykład 9999 metrów... No to nic nie trzeba. Mhm. Ale jeżeli jest powyżej 1 hektara, to tak. Jeżeli nie jest w waszej gminie, to później musicie napisać pismo do KOWR-u i tam jakieś tam wyjaśniające, bla bla bla. My tym tropem nie szliśmy, więc jeszcze to sprawdźcie, ale to nie tyle, że będziecie mieć papier rolnika, jeszcze za tym idą dalsze następstwa. Marek pyta się o hodowlę robaków, no więc mamy, larw już nie mamy, jest dorosły robaczek i czekamy, aż z jajeczek cokolwiek się wykluje. Mówimy szczerze, nie mamy czasu się za bardzo z nimi zajmować, wrzucamy im tam marcheweczkę, coś tam do jedzenia, żyją, ale chcemy zobaczyć jakby pełen cykl, jak wygląda, ale czy będziemy to kontynuować, w tym momencie po prostu nie mamy na to za bardzo czasu. No i także my gratulujemy Ci tych kokonów, ale co to za robaki, które znoszą kokony, coś chyba ciekawego masz. Nie wiem. Pozdrawiamy wszystkich nowo przybyłych, bo tu cały czas tak, sporo widzę, osób dochodzi. Cały czas dochodzicie. Poczekaj, bo tyle jest tutaj, tego już zaraz się zgubię. Jakub, króliczki sprzedajemy jak na razie po 40 zł za kilogram. Tuszki, na razie. Będziemy musieli się zaopatrzyć niedługo znowuż w zboża. Mamy nadzieję, że czekamy cena pozostanie. Czekamy na jęczmień, tak zobaczymy. Jest. Na tą chwilę. Maria Magdalena, kiedy macie zamiar je sprzedawać? Kozy? Koziołki? Tam, znaczy no cały czas jest ogłoszenie. Byli tutaj po sąsiedzku sąsiedzi zobaczyć właśnie jednego koziołka. Niestety jest podobna krew, więc... Wszystko jest w pobliżu, często ludzie jeżdżą. Krew jest ze strony matki podobna. Tak. Także, no a on chciał całkowicie inną, co rozumiemy. No. Zobaczymy, mają jeszcze chwilkę czasu, no także my dokładnie. Aktywnie szukamy dla nich kupca. Nie poruszamy dalej tematu. Kupiec musi się znaleźć. Tak. O, Sebastian Laskowski. Dlaczego nie krowę? No... Kochany, myślisz o krowie tutaj. To jest dobre pytanie. Bardzo dużo myślimy. Mało tego. Znaczy my generalnie myśleliśmy. Mój kolega z podstawówki z Jeleniej Góry, odświeżyliśmy kontakt całkiem przypadkowo przez innego kolegę z podstawówki z Jeleniej Góry. No i pojechaliśmy, on najpierw nas odwiedził, my odwiedziliśmy jego, oczy wyszły nam na wierzch. No ma jersejkę, ma piękną jersejkę, taką jasno-brązową, z oczami wielkimi i ona jest malutka. Generalnie krowa naszych marzeń. Wiemy, że oni chcą mieć dwie krowy, ona teraz jest zakocona, tak to się mówi? Nie, jak to się mówi? Zapłodniona no. Jest krowa, liczymy, że będzie miała samiczkę i drugą, jeśli urodzi się druga samiczka za rok na jesień, to prawdopodobnie będzie nasza. Wspominali, że szukają psa, bo ich już jest starszy, my będziemy mieli pieski, może jakąś zrobimy transakcję, oczywiście odpowiednio dopłacono, no bo krówka to już inna jakby para kalosza, ale jakoś się dogadamy i no, się wymienimy. My byśmy bardzo chcieli, może im się psy też podobają. No, tak, tylko że musimy sprawdzić, czy wystarczającą ilość ziemi, co nie, czy nam starczy na tą krówkę. Tak. Maria Magdalena, lepiej mieć powyżej hektara, bo wtedy są dopłaty. Nie, Maria Magdalena, wiesz co, te dopłaty
Nie, 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 nie. Ja bym na nie nie liczył. No, tak. Wiesz, jak, może jak masz setki hektarów ziemi, no to i masz dochód i, ta, i to wszystko gdzieś ale tam ty... sumuje, ale to są tak małe kwoty w roku, ale że... Ale kochanie, ty musisz coś z tym robić. To nie jest tak, że masz no właśnie, jeszcze trzeba kosić, albo dbać kosisz, o to, no, co nie? Zwierzęta ale wypasać. Podobno w tym roku można mulczować. Wczoraj się właśnie robiłam te dopłaty obszarowe, koszmar przeżyłam, bo to przemienić, to mi coś nie, uciekło. Jest jakaś zabawa. No nie mam jeszcze wprawy w tym, no robiłam to samodzielnie teraz, wcześniej mi pomagała sąsiadka, którą pozdrawiam, więc szło mi jak po grudzie, ale się udało. Więc... Sotia, przepraszam. Ja mam pytanie, kiedy dodatkowy kontrener dla przyziemniaków, ludzi odwiedzających przyziemnych w odwiedziny lub żeby zobaczyć, jak wygląda prawdziwe życie, taki mieszczuch jak ja. Kto? Sotia, no. No więc tak, gdzieś to jest w planach oczywiście. Myślimy, że to nie do końca będzie kontener, chyba że ktoś bardzo, bardzo będzie chciał się zamknąć w konserwie. Możemy mu to umożliwić, na przykład w morskim, jak będzie naprawdę ciepło. Ale dobra, tak już poważnie, gdzieś tam w głowie mamy wybudowanie takiego domku z drewna malutkiego, 30-metrowego, czy tam coś tam. Mamy już miejsce, które będzie chyba całkiem ładne, bo przystawię. Mamy tam bardzo blisko wszystkie łącza. Gdzieś to w naszej głowie kiełkowało już dawno temu. Kiedy to powstanie? Może za 2 lata, ale nie wcześniej. Oj, no nie. Za 2 lata, ale nie wcześniej. Jesteś optymistą. Myślę, że Marcin, no naprawdę. Jeszcze mamy bardzo dużo pracy z gospodarką, z jakby z ugruntowaniem naszej wiedzy, jakby ale jeszcze trzeba raczej innego. Prędzej strzechę jakąś wybudować pod siano. I, no i nie mówię, no mamy masę roboty, a jeszcze no. Jakby w tym momencie też próbujemy rozszerzyć ten nasz kontener już na pozwolenie na budowę normalnie, żeby to nie był domek do 35 metrów, tylko żeby stał się normalnym domkiem 80-metrowym, no dalej niedużym, ale potrzebujemy jednego więcej pomieszczenia, takiego no, dla nas, żeby, że nawet jak przyjedziecie, żebyśmy mogli nawet porozmawiać, wiecie, z kominkiem, książki tak. Dookoła, żadnej telewizji, a nie coś tak tam, jak coś tam. Wychodzicie z samochodu, a Azja prawie by wam odgryzła 4 litery. No u nas po prostu, jeżeli chodzi o pole namiotowe, nie wchodzi w grę, ponieważ no, mamy nasze kochane pieski. A wiemy, że po prostu Azja nikogo nie toleruje na przy nas terenie. Jest powiedzmy w miarę, tak. Natomiast jak my zamykamy drzwi, ona zaczyna pilnować, wiemy no, już to jakby po naszych znajomych, tak. No, no tak. Dobrze, poczekaj, bo tutaj się obrażają namioty. Co niektórzy, że omijamy ich pytania, tak? Nikogo nie omijamy, po prostu słuchajcie, szybko, my jesteśmy my tak daleko jesteśmy z pytaniami. Za szybko no. To leci, a my jesteśmy gaduły. A wiecie, no. A my powoli przerzucamy, żeby każdego właśnie przeczytać, także tak. Dojdziemy. Więc Julian Kassander i jeszcze ktoś... Postawić jakieś namioty, abyśmy mogli was odwiedzić. Jarosław, tak poważnie już i bez śmiechu, my nie mamy czasu. I jakby no. Musimy zrobić to, co musimy zrobić, żeby się utrzymać. I na pewno kiedyś, jeśli będziecie chcieli do nas przyjechać, a my będziemy mieli warunki, żeby przyjąć gości, to taka jakby możliwość zaistnieje. W tym momencie jest to dla nas po prostu mega niewygodne i dla was też by nie było. No my nie mamy czasu. Odmawialiście, Damian, dzisiaj modlitwę. Damian, my z Bogiem jesteśmy... Codziennie na Pan Brat. Nie ma momentu, żebyśmy o nim nie wspominali w pewien swój sposób. Nie ma to nic wspólnego jakby takim modlitwą kościółkową, ale rozmawiamy z nim jak z kumplem. Także on jest non-stop w naszych sercach i tym się kierujemy i jakby to staramy się najbliżej jak możemy zaprezentować. No tak jak rozumiemy to, co Jezus miał na myśli, jakby ucząc nas o miłości, dobru i tej energii, którą wysyłamy będąc takimi ludźmi. Julian Kassander, możecie zbudować dom i wynająć. Zacielona, o, Danuta Stark. Tak, widziałam. I wynająć jako rolnicy 5 pokoi bez podatku VAT-u zesz tylko. Wiemy, wiemy, ale żeby budować dom. No, to jeszcze inna kwestia tutaj dochodzi. No. I trzeba mieć czas. Tak. Wiecie, to wszystko, my pewnie wie, no wiecie, my chcemy w tym roku opalić deski i obić cały ten nasz budyneczek, bo on już nie może być folią przez tyle czasu przykryty. To zajmie nam prawdopodobnie miesiąc albo 2 czasu. Także, a jeszcze musimy skończyć toaletę. Ej! Słuchajcie! Jest. Zostało może... Ile? 1 cała kafelka, nie, 2 takie większe i kilka 5 malutki. Takich pierduszek. 4 w przyszłym tygodniu na swoją rodzinę będę miała prysznic.
Tak, pomyślałem sobie, że najpierw, wiesz, bo po prostu jestem potwornie skąpy, ktoś tu się będzie śmiał, ja już wiem kto, ale śmieję się. Klawnię przeciągnąłem przez 2 lata i pomyślałem sobie, że za 2 lata zrobi prezent i to będzie łazienka. No i dziewczyna będzie miała bomba prezent, a nie taki, wiecie, co roku, każdy wynudzony. No ile można tych skarpet kupować kobiecie? A kupujesz? Nie. Dobra, będzie łazienka. Po łazience musimy zrobić gniazda, bo jajka w ten sposób w koszykach to też no nie jest dobry pomysł. Kury je depczą, dziobią, są duże straty, ciężko to wszystko umyć. Tragedia. Jeszcze gorsze od tych, co spaliliśmy. Także muszą być, ale ja mam pomysł na gniazda. Później zaczynamy zabawę z brojlerami. One za 2 tygodnie lądują na trawniku. No bardzo nas to martwi, bo pogoda w nocy jest dosyć zimna i boimy się, że zmarzną. Dobra, lecimy dalej. Poczekaj, zwolnij, bo ty, chłopie, tak nadajesz trajkoczy, że jest, daj odetchnąć też. Czy w waszym stawie można mieć ryby? No tak, mamy uklejkę na razie, antykomarową specjalnie. Nic więcej nie wpuszczamy z tego powodu, że chcemy, aby było więcej roślinności, żeby staw bardziej zaczął żyć. I mamy takie kilka osób, które nas oglądają, które mogą nam pomóc dobrać odpowiedni skład ryb, żebyśmy z tym problemu nie mieli. No wiecie, do ryb musi być drapieżnik, wszystko musi się zjadać i tak dalej, i tak dalej. Na razie kaczki robią wspaniałą robotę, bo czyszczą z glonów i czyszczą ze ślimaków, które się tam pojawiły. Także jakby nie ma niczego za dużo, a zaczyna żyć staw, ale tak. Jakby tak, wiecie, ale bez przesady. No. Zobaczycie w następnym odcinku, w niedzielnym. Jak się kąpaliśmy, ryby tak mi jadły i jest tak mi obskakowały. No mega, bo tak było ciepło. To jest takie śmieszne uczucie, to jak jedziecie na przykład do Tajlandii i macie te takie kąpiele, stopy sobie wiecie, z tymi rybami, co żrą, rybkami, odpadające co was dziobią na skórek po setnej osobie z kolei, nie wiem, nigdy tam nie, tego nie zrobiliśmy, ale teraz jak wchodziłam tutaj, to wszędzie no, śmieszne wszędzie, uczucie. Śmieszne uczucie. Trzeba co bardziej wrażliwe części ciała zakrywać, bo... Tak. Mogą odpaść, bo są zadziobane. No taki peeling. Hartagram. Ile trzeba zapłacić za takie szczeniaki owczarków, które macie? Nas kosztowały 3,5 tysiąca złotych. My będziemy prawdopodobnie gdzieś w granicach 2-2,5 tysiąca sprzedawać. Dlaczego? Dlatego, że wiecie, to jest takie luźne. Bo nie jeździmy z nimi na wystawę. Na wystawę one papierów nie będą miały. Dla nas to były zawsze psy robocze, mimo że kupione z papierami. Tak, z dobrej hodowli. Z dobrej hodowli i one mają być roboczymi psami. I my chcemy sobie prawdopodobnie z jedną samiczkę jeszcze zostawić, bo będzie dla niej następne pole i my potrzebujemy tych psów. One się dzielą na strefy, coś niesamowitego i jak coś się większego dzieje, to wszystkie zbiegają się w jedno miejsce. Naprawdę niesamowita rasa, ale nie stać nas na utrzymanie tego, co się urodzi. Nie wiemy, ile się urodzi, ale wiecie, jakby było następnych, nie wiem, 5, a to są psy, które dużo jedzą. Tak. Cielna jest krowa. Zacielona, tak. Dziki w ogrodzie. Uprawiacie jakieś warzywa? No niestety, nie podołaliśmy, żeby zrobić grządki podwyższane, rozumiem, nie trzeba było też grządek podwyższanych, mogła Klaudia normalnie w ziemię wkopać, no nie do końca, bo mieliśmy problemy z przekładaniem sprzętu w traktorze z jednego na drugi, później tam, gdzie było to pole z ziemniakami, wszystko by trzeba było znowuż przeorać, wyczyścić, więc szczerze mówiąc nie miałam miejsca i nie miałam czasu, żeby to przygotować. Możecie powiedzieć, a nie miała baba czasu, cały czas siedzi w domu. Wiecie, no mamy zwierzęta, coś tam dużo się budujemy, remontuje, to jest cały buduje, problem, no. Naprawia i po prostu... Tak, już są jakieś pierwsze, tak, wiecie, tak, jak z falownikiem, jakieś pierwsze, z oczyszczalnią, przecież to kupę pracy. No, my tam jeszcze nie skończyliśmy 40 metrów, gdzieś o 30-40 metrów zrobiliśmy drenażu. I poszło tam około 10 ton żwiru, jeszcze nie jest skończone. No. Także wiecie, to się tak wydaje, ale to trzeba wszystko gdzieś tam porobić i ten... Julian, oczywiście, że można za zgodą KORW, najlepiej przez agencję, agent napisze wniosek. Tak. Myśmy nie dopowiedzieli, faktycznie, tak. Jeśli napiszecie o prośbę o KOWR-u... Ale ja mówiłam, że do KOWR-u, że trzeba iść tą drugą procedurą. Tak, to przepraszam. No to miałam właśnie na myśli. Dobra, Julian, przecież Jarosław, przecież odpowiedziałem ci o namiotach. Chyba, że to już tak daleko jesteśmy. Aha, to może wiesz, bo my tak... Przestańcie z krową, to naprawdę dużo pracy. No dobrze, Maria, ale a z kozami nie? Chyba to samo, co nie? Tak plus minus, mi się wydaje. Kozy się świetnie urobiły, jakby nie mamy z nimi, jak na początku myśmy się szarpali, ja mokry stamtąd wychodziłem, żeby je wydoić.
tak teraz po tym stanowisku i nauczyły się, każda czeka w kolejce, wskakuje w swoim momencie, je nie wierzgam nogami. Dzisiaj rano mieliśmy mleczko po prostu pierwsza klasa, bo nic się nie wydarzyło, po prostu je wydoiliśmy. No, i wiecie, to jest moment. Trzy kozy nam, nie wiem, 15 minut zajęło. Ale może? Najlepsza jest kuleczka. Kuleczka bije wszystkie na łeb. Najwięcej mleka daje, najspokojniejsza jest i najlepsze ma strzyki, naprawdę. Tak, tak, bo ma dużo, tak. Ale wiecie, Marta... jakie to jest fajne uczucie? Fajny cyc. Dla zboczeńców polecamy kozy. No naprawdę. Przyjemne to. Ale i to takie mięśnie, i mięśnie, tak. No i tak fajnie, ale fajne, i czym człowiek dłużej doi, to tym prościej idzie. To jest jak automat, jak zmiana biegu, tak. Fajna rzecz. Adam B., ludzie, kocham was, musiałem to napisać. My też was wszystkich kochamy. A czemu nie? To jest dobra energia, pozytywna, niech się niesie, co nie? No tak, tak. Poczekaj, bo ktoś tutaj się pytał o kontener, czy będziemy rozbudowywać go. Jejcie, ja tak lecę. O, Marcin to super bob budowniczy, drewno... A nie, przepraszam, to nie to. Jejciu. Julian Kasany, wieśniaki z wyboru mają fana, stronę na fejsie biznes, krowę jersey na małym gospodarstwie. Też takie mszczuchy słodkie, lalaland jak przy ziemi. O, bardzo fajna sprawa, też widzieliśmy tą stronkę, bardzo lubimy wszelkiego rodzaju inicjatywy tego typu, no wiecie, no nie jest to łatwe z miasta przenieść się na wieś, trzeba troszeczkę mieć odwagi, albo jakieś doświadczenia, albo jakiegoś zaplecza finansowego, no ale przede wszystkim odwagi, no bo trzeba, wiecie, no idziecie na nieznane, także wszystkie tego typu osoby, no jakby rozumiemy bardzo dobrze. Sotia tutaj pyta się, jakie będzie dodatkowe pomieszczenie? Kolejny kontener dołączycie do obecnego, czy zwykły morski i przerabiany? Czy taki jak już macie? No to nie będzie kontener, następna dobudówka, nie, raczej, to będzie całe z drewna. Tak, będzie całe z drewna, czyli konstrukcję tak. Robimy drewnianą, prawdopodobnie na podwieszanej podłodze, tak jak do tej pory, chociaż to jeszcze to z architektem uzgodnimy. Mi się tak prosto buduje, ja tak wolę, wiecie, te wylewki są dosyć drogie, potrzeba już ludzi do robienia, no bo jednak wylać tam, powiedzmy, że będzie dodatkowe 50 metrów kwadratowych wylewek, no to jest, to już jest przedsięwzięcie, prawda? A jakby na słupach, to ja sobie sam spokojnie to zrobię, nie wiem, czy to będę budował w ratach, czy będziemy mieli finanse na postawienie od razu całości, nie mam zielonego pojęcia. No zobaczymy, projekt na przyszłość. A będzie na kształt takiej maczugi. Maczugi, prawda? Czyli popatrzcie, jak ja trzymam komórkę, to będzie coś takiego, tutaj będzie kwadrat nad komórką. I tam prawdopodobnie będzie jeszcze pomieszczenie gospodarcze, sypialnia. Z tamtej sypialni, tamta sypialnia zostanie takim naszym miejscem do pracy, prawdopodobnie. I cała reszta, gdzieś około, no nie wiem, powiedzmy 40 metrów kwadratowych, co tam wyjdzie, to będzie nasza biblioteczka z kominkiem. A zrobimy ją ładnie, bo chcemy powtórzyć taką, co z Anglii robiliśmy. Nie wiem, czy to wam mówiłem. Prześliczne kolory. Nie, dorwaliśmy pamiętam. Firmę, która robiła pigmenty. Wyobraźcie sobie, całkowicie naturalne, całkowity mat i tylko z naturalnych składników. Rany, jaki kolor głęboki. I tak, to była taka takie bordo, to są takie zamkowe kolory, takie stare kolory. Głębokie, z sufitem takim kremowym i ciemnobrązowe mebelki z Ikei przerobiłem na takie ciężkie jakby biblioteczne regały dla książek. Fajnie to wyglądało, obrazy dookoła, kominek, no stare meble, ala stare meble. Zobaczycie, bo wszystko chcemy tutaj wrzucić, także podejrzewam, że będzie prawie idealna kopia. Tak. Maria Magdalena, kurczę, no pozazdrościć, ale podejrzewamy, że macie więcej hektarów niż dwa. A, tak, bo czytałam, chyba te pieniążki to na pewno, tak, myślę, że... Tak, to przy takim areale i przy ekologicznym chowie, to pewnie, to jest kilka wypłat. Gratulujemy. Fajnie, że macie taką możliwość. Dokładnie. A dżownice, no składają koko. Ojejcie, kochani, ty tak daleko, no. Tak na górze jesteś, ja jestem już daleko. To krabia, to ty rób na dole, a ja będę taki, wiesz, dobrze. Warzywa było. Dżownice też kiedyś będziemy, Marek, chcieli ruszyć. Świetny pomysł, ferma kompost to się nazywa, z tych odchodów się tam łapie od dołu i podobno świetnie zasila rośliny, chociaż u nas gówna jest pod dostatkiem, więc... Nie, ale już zbieram. Zbieramy oborniki równo. Nie, już Iwona prosiła, żeby je zbierać, już odkładam. O, możecie zbudować dom i wynajmować jako rolnicy 5 pokoi bez podatku. No to, kochanie, już było to odpowiedziałam.
Maria Magdalena, kozy wydają mi się mniej kłopotliwe. No teraz tak, na pewno. Teraz już są takie, wiesz, spokojne, nie są psotliwe. Oczywiście drzewa i krzaki dalej lubią, no, ale są mniej. Szampanę trzeba otworzyć. Kochanie, ten przewiń dużo tak? dalej, tak, 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 tak. A to wszystko, no. Damian Kawecki, wyszliście już na zero z gospodarstwem. Nie, nie. Znaczy, to są nie. bardzo duże pieniądze zainwestowane w nie. to gospodarstwo. Jakby, czy to się zwróci, my nie patrzymy, czy to się zwróci finansowo, bo to jest nasz dom. Domu nie wycenia się jakby, wiecie, no nie wiem, wrzuciłem powiedzmy 500 000 i chcę wyciągnąć 500 000. To tak nie patrzymy, to jest nasz dom i można by powiedzieć, gdzie są te pieniądze. No my bardzo dużo zainwestowaliśmy w infrastrukturę, to są kolosalne pieniądze, ale dzięki temu bardzo tanio żyjemy. Jakby, wiecie, no gdzieś to z czasem będzie nabierało, rozumiemy wartości, ale czy na przykład sama gospodarstwo rolne, prowadzenie i sprzedaż tam kilku produktów, które mamy i plus dochody z YouTube'a, to nie. Za mali nie, jesteśmy, to jest to, żeby się utrzymywać gospodarstwa. My prędzej pytanie, dochodzimy do momentu, że zaczniemy się utrzymywać bez inwestycji. Dochodzimy do takiego momentu, to są bardzo niskie pieniądze, bo tak jak mówimy, nas nic nie kosztuje praktycznie, bo mamy sporo z własnego jedzenia, prąd jest własny, woda własna i tak dalej, więc mamy bardzo niskie koszty życia. Natomiast ale nie będziemy się chwalić. Nie o to chodzi, nie narzekamy, my mamy taki styl, wiecie, my do kina, teatru, restauracji nie wychodzimy. No, tak, to nie jest nam to sprawia podobno. Przyjemność, to jest nasz dom. Tak. Oczywiście wyjście na zewnątrz nas denerwuje bardziej. Zabraknie, jak się coś spierdzieli, no to wtedy no jesteśmy w czarnej dupie. No i wtedy z oszczędności musimy jakby, wiecie, no, nadrabiać i to nas trochę irytuje, no bo tak jak powiedzieliśmy, no, wszystko się kończy, a jeszcze jest masę projektów i jakby staramy się już sami utrzymać, żyjąc skromnie, ale wszystkie pieniążki, ale które mamy, inwestujemy. W swoim czasie. Spokojnie, jasne. Będzie, jesteśmy przekonani, czasie. Że się uda, jesteśmy pracowici, mamy głowę nabitą jakimś tam wiedzą, żeby to dobrze poszło. Wierzymy tym ludziom, których kopiujemy, no bo kto by kopiował ludzi, którym nie wierzą. Także gdzieś to w pewnym momencie zaiskrzy, a jest powiedziane, że takie gospodarstwo od zera, jak się zaczyna, to około 3 do 5 lat i zaczyna przynosić dochody. Także rozumiecie, my jesteśmy w drugim czy drugim i pół roku. Tak, także więc odnośnie no, właśnie tego, już jest blisko. Damian Kawecki, puentując naszą całą wypowiedź, mówię nie. Iwona Kizior, widziałem wyposażenie kurników ze stali szlachetnej, co by na to? Kurczę, no... Fajnie, ja bym chciał. Ja wiem, że wielu z Was może powiedzieć, że kury nie lubią metalu i że to takie jest coś mega higieniczne, łatwe do wyczyszczenia i podejrzewam, że potwornie drogie. Jeśli to jest, bo stal szlachetna, to ja rozumiem z nierdzewki. Ja czegoś takiego nie widziałem. Szczerze mówiąc, widziałem z ocynku. Z ocynku bym nie brał. Wolałbym chyba drewno albo coś takiego, co jest łatwe do wyczyszczenia, ale nierdzewka. Ja bym wrzucił z nierdzewki gniazda, gdybym miał taką możliwość finansową. Hartagram. Marcin, jak udało Ci się przekonać Klaudię do pomysłu zamieszkania w kontenerze? Gdy biłem ją. Co ty, jaką kobietę przekonasz z miasta, z wykończonym mieszkaniem, w dobrej dzielnicy, żeby zaczęła, nie wiem, latać z widłami za kurami, czy tam, co tam się robi na gospodarstwie? Sami wiecie najlepiej. No pić trzeba. Tak mnie okładam, że nie wiem. Dokładnie powiedz. Męczyłem. Wiesz. No męczył, panie. Rozwalił oczywiście zlew, no co niektórzy może wiedzą, może nie, jak wspominaliśmy na samym początku. Marcinowi bardzo się tam uprzykrzało w Anglii. Mnie? Nie, mnie mniej. Ja byłam okej. Okay. Ja trochę lubię stabilizację, teraz mam ją tak zachwianą. Ale już widzę światełko w tunelu, więc już włączam na luz, jest super. Ale jak mnie przekonał, wiecie co, no my jesteśmy tak długo razem, 27 czy 8, już straciłam rachubę. Ponad 25 lat jesteśmy i myślę, że do pewnych przemyśleń dochodzimy wspólnie, bo widzimy, że jeżeli jedna osoba się męczy z jakimś problemem, czy ma coś do rozwiązania, czy jakieś emocje ją kieruje, to się przekłada na relacje dzień w dzień. I tak właśnie u nas było. No Marcin był rozstrojony nerwowo, nie dogadywaliśmy się.
No i pieniądze... jeżeli kogoś kochacie. I tak, to... i co jest ważne, Karol, przepraszam, że ci przerwę. Przerwałeś. Dobra, mów o tej, no o tej miłości. Mówisz, nie, jeśli kogoś kochacie, już przestałam je kochać. Powiedz, no, ja jeśli kogoś kochacie, to... Straciłam wątek. Dobra, to ja zacznę swój, jak skoro straciłaś twój pech. I nie chodzi tutaj o zarobki, bo jakby życie nasze było stabilne. Zarabialiśmy dobrze, jeździliśmy na wakacje, wszystko było fajnie. Nam już to nie, mi to już nie pasowało, ponieważ zacząłem się nudzić. Ja nienawidzę nudy typu, że moja głowa się lasuje. Ja potrzebuję mieć... bodźce jakieś, że cały czas coś nowego poznaję, coś się koło mnie dzieje i to samo jest z gospodarstwem. Jak będziemy już za dobrzy, znaczy w naszych głowach, że wiecie, będziemy już, nie będziemy robić błędu z pszczołami, nie będziemy jakichś tam innych rzeczy robić, że będziemy wszystko znać, kto wie, czy nie sprzedamy tego wszystkiego i nie pójdziemy następnego projektu kompletnie niezwiązanego z nami robić, bo czemu nie? Oczywiście biorąc pod uwagę, że będziemy ludźmi już pewnie w podeszłym wieku. Bo czemu nie? Ja bym mógł stać na jednej nodze w Indiach, ja to cały czas powtarzam, w jednych gaciach, tam jest ciepło, pieniążki będę miał, to będę sobie kupował jednego wafla, no bo ile energii trzeba, żeby stać na jednej nodze. Wafla? No wafla słoninowego. Aha, no, już chciałam go złapać, no. Dobra, powiedz o tej miłości jeszcze chwilę i... Nie, no ja już skończyłam, nie przesadzajmy, co? Nie przesadzajmy, nie? No, dobra, bo cię pożygają. Sotia, tak, to będzie legendarna toaleta i zawsze jak ktoś nas odwiedzi, to pierwsze, co będzie walił, to do kibla. Będzie i ja mu poświęcę kilka godzin, żeby zrozumiał, jak ja potwornie cierpiałem, żeby skończyć te ostatnie tam x kafelek. No dokładnie, więc motor odpalasz i wiesz. Małgorzata, dziękujemy. Ojejciu. Za pieski Małgorzata, bo też pewnie dużo minęło. A taka na żywieniu optymalnym, no nie, właściwie nie. Pieski kupujemy, pokarm jak najbardziej mięsny, absolutnie uważamy, że powinny jeść jak najwięcej mięsa. Od nas dostają powiedzmy resztki ubojowe po uboju, ale nie są, za drogo by to nas wyszło. W tym momencie mamy za mało mięsa i zwierząt, żeby im tak dawać i je tak karmić. Powiedzmy, że są pół na pół, czyli co tam jest zboża w karmie, ale dobrą kupujemy stosunkowo. Poczekaj, ktoś tutaj o gniazdach wspominał. Niektórzy właśnie, już nie pamiętam kto, przepraszam, bo przeleciałam, ale było, że są gniazda metalowe, ale również pisze Maciej BZ, super gniazda na Allegro z plastiku. No to wiesz. Ale one takie dosyć, jeśli mówimy o tych samych, one mają taką metalową obwódkę i reszta jest plastikowa? Bo one tak mi się wydawały, słuchajcie, nigdy nie trzymałem ich w rękach, to nie jest opinia w żaden sposób wiążąca, ale mi się wydawały ze zdjęcia liche, o tak bym powiedział. Ja bym chciał sobie zrobić ze sklejki wodoodpornej, tej szalunkowej, co robiliśmy podłogę w odchowalniku. Ja bym z niej chciał zrobić, bo widziałem, że takie są sprzedawane, bardzo drogie, a tu mogę ja zrobić za około 200-300 zł takie gniazdo, one kosztuje ponad 1000. I ono jest odporne, jest pomalowane, ma boki, żeby nie spuchły. Myślę, że łatwe do mycia. Te deski są bardzo sztywne, fajnie by... Chciałbym je zrobić, o, w ten sposób. No, to jest tak, dla mnie tak, chciałbym tak, je zrobić, a nie kupić. No, dokładnie, bo kupić jest łatwo i wydać pieniądze, no, a dużo taniej się zrobić a ja, tak, jak, tak, a ja mówię, że ja lubię takie rzeczy robić, mi to sprawia po prostu frajdę. Przy okazji mamy jakby... taki content, żeby podzielić się, no może ktoś może... będzie też zainteresowany, dokładnie, coś tam podpatrzy. Ale i wiecie, jakby no, te fajnie gniazda, które mieliśmy, no w teorii ładnie wyglądały i niby no przez jakiś czas no się sprawdzały, ale tak nie do końca, bo ta siatka była tak bardzo napięta, jak mieliśmy większe jajka, one się tam gniotły, więc no tak pół na pół byliśmy tak z nich zadowoleni, a jak były jeszcze robaki, to na szlak trafił. No tak, i spaliliśmy, jak widzieliście. Dla krowy trzeba mieć celino oborem i dużo siana na zimę. Tak, wiemy. Wiemy. To... Zresztą my siano, jak wiecie, kupujemy. Tak, i będziemy dla krowy też nie kupować. Produkujemy, chcemy nie... budować tutaj glebę. Tak. I powiem wam, że po drugim roku wydaje nam się, że inne rośliny się zaczynają pojawiać niż to, co było. Że troszeczkę bardziej się miękko chodzi.
jeszcze wcześniej, za 5 lat może powiemy Wam, co nasze czy nasze zabiegi w ogóle w jakiś sposób no. pomogły, ale my chcemy mieć bilans dodatni w gospodarstwie, czyli nasza gleba będzie rosła. Nie to, że zwierzęta jedzą i my je ubijamy i zjadamy i nic z tego nie ma. Nie, nie. My chcemy, żeby tam te kubki, wszystko było u nas pozostawało. Dlatego u nas wszystko dookoła jest obsrane generalnie. Ostatnio od sąsiada, bo akurat zaopatrywał się w nowe siano dla konia. Widzieliście Majkę nieraz w tym filmie Potężna burza, pokazywałam ją, to miał stare po prostu reszki, które ona no już wiadomo z tamtego roku, więc podarował je nam, dziękujemy Ci bardzo i będziemy no, rozrzucać je na wałę, no bo właśnie tak jak mówimy, budujemy materię. No. A propos Twojego sucharka, o którym wspominałeś, że to będzie plaster słoniny, Renia zrobiła smalec, podobno bardzo dobry, a, tak. Ale Reniu, kochana, Marcin ostatnio smalec zrobił. Wiecie prima jak? Sort, naprawdę. O dziwo, wiadomo, tniemy na kosteczkę, rzuciłem, zalałem wodą. Tak mniej więcej, ja wiem, z pół tego, co było w smalcu, może 3/4 zalałem wodą. I to cały czas na początku się gotowało, ta woda wyparowała, później się wysmażyła. Skwarki wyszły takie, że wciąga cię łyżką. Chrupią, są skwarkowe, smaku jest dużo skwarka, czyli to, co każdy lubi. No, do jajecznicy na żółtkach, już bym zjadł. Wiecie co, zaraz wezmę ten gar i Wam pokażę, jak się wpierdziela nie, smalec nie, łyżką. Nie, nie, proszę, chcę, nie piesiaki, ja wiem, że no, chcecie się z nami całować. Hertagram, ile kosztowało Was... Cześć, Joanna. ...wykopanie studni? Ojejciu. Koło chyba 10 tysięcy złotych, tak? Coś takiego. No właśnie, jakoś. Nie, cześć. Ale poczekaj, bo my jeszcze... Słuchajcie, bo zależy... Samo wykopanie kosztowało chyba około 200 zł za metr, czyli około 6 tysięcy złotych, plus pompy, plus jakby... Tam nie było całych 30, chyba 28, nieważne. Nie, tak. Plus pompy, plus jakby filtry, plus kontener ocieplony, bo to ta pompa jest na polu, my nie mamy jej w domu, ani wiecie, no mogłoby zamarznąć, to jest woda, więc to była droga inwestycja, ja myślę, że to w granicach chyba no mówimy, nie, czy nie wiem. Mówimy? No nie wiem, 10, no 6 wykopane i to wszystko resztę, o Jezu. Dużo no, pieniędzy. Dużo. Dlatego... Zależy gdzie macie, jak macie gdzieś blisko domu i możecie to ocieplić, to polecamy. No, to naprawdę. My przez to kopaliśmy tam, gdzie wiecie, jest ten kontener, ponieważ mieliśmy stawiać dom ze słony i gliny, wielu z Was już wie. Projekt nie wypalił, pozwolenie jest, czeka na lepsze czasy, albo go zlikwidujemy i tu dostawimy na pozwolenie ten. I prawdopodobnie tak będzie. No, czasy się zmieniły, jakby finansowo byśmy nie dali rady. Szczególnie, że tu jeszcze gleba jest bardzo słaba, ten dom by musiał być najpierw palowany na dwóch i pół metrowych palach betonowych, potężnych. Tych pali chyba tam było z 20, bo to płaski dom duży. Bardzo drogo by to wszystko wyszło, a my jesteśmy tacy, wiecie, że bardzo szybko, jak widzimy, że coś nam nie idzie, albo jest bez sensu, albo pogrąży nas, albo w długi nas wpędzi, pach, zmieniamy, robimy co innego i nie mamy żalu. No szkoda pieniędzy na architekta i pięknego projektu, taka książka wielka, ale wyszło jak wyszło. Zobacz, Julian tutaj pisze, że kiedyś zwikliny wujek robił, wierzbowe, antyseptyczne, na gniazda, dla kury. Ty, ale jak ale to pięknie co, musiało wyglądać. Wyglądać, no. Wiesz? Ale ciekawa ty. Jestem znowuż, dobra. No a czy się nie gniotły? On miał jakąś półeczkę, wiesz, żeby te jajka uciekały? No właśnie, chyba ale nie, to co? Chyba koszyki były. Koszyki bardziej, znaczy tak, ala koszyki, nie? Tak mi się wydaje, nie jestem pewna, bo tutaj tylko tyle mogę z wypowiedzi tutaj wnioskować. Cześć, ojciec. Pozdrawiamy serdecznie. Tak, jest tato? No jest tato, no, jest, no. Siema! Siema, cześć mamuś, prawdopodobnie też nas oglądasz. No, mama na pewno patrzy, włosy umył, klamie. Tak, wiecie, to jest na zasadzie, no czemu oni takie dziurawe spodnie mają? Akurat takie nam się trafiły razem. Ojejciu. Robaczyna jest droższa od króliczyny ze 2 razy, więc może warto już zacząć hodowlę. Właśnie to jest bardzo słusznie to, co powiedziałeś, także jak nas wkręcą w robaki, to będziemy jedli robaki 2 razy droższe od królika, także zastanówmy się, popatrzcie w jakim dziwnym to celu idzie i w kierunku i no i Marek, może to jest jakiś sposób na biznes, ale również jak sam wiesz, wyhodowanie robaka wcale nie jest takie tanie,
No chyba, że się ma dużo odpadów różnego rodzaju kuchennych, ale to nie jest tanie wcale i jakieś takie typu, że same rosną, same puchną i kura z niczego będzie miała białko. No nie. To można się zabawić, ale jest to droga hodowla. Stosunkowo, co nie? No, opłacalno. Witamy oczywiście nowo przybyłych cały czas. Pozdrawiamy wszystkich. Tutaj Damian się pyta, ile kur psy wydusiły? Amber? Zero, nul, nic. Thanos, groźny wielki pies, ani jednej, ale Azja, dwa i pół. Trzy, Klaudia, bo ja myślę, że ona jedną młodą złapała, pamiętasz? Aha. Że były pióra, nie tego i później no była się kaja. Trzy i pół, bo jedną ratowaliśmy, loczka uratowaliśmy. Przepraszam, więc... widzę komara, muszę go dupnąć, bo ja mam psychozę komarów. Wiecie jak to jest w nocy, śpicie, kuźwa. I żeby jedną mnie w stopę, bo mi zawsze jest gorąco, specjalnie wystawiam. Fakt, że i teraz jedna jest dwa razy większa od drugiej, bo mi jednęła pszczoła, ja prawie umierałem. I mogłaby jednąć tą tłustą, spuchniętą i tak swędzącą nogę, stopę. Nie, tylko ucha. Idę ją jebnąć, przepraszam. Ale najlepsze, słuchajcie, przedwczoraj go pszczółka udziabała. On wczoraj prawie umierał. Oczywiście napuchła mu ta stopa, no bo jest uczulony i tak dalej, ale wie co, ja się zmieniałam. Napuchła mi jak świni, miałem kopyto, nie stopę, na przemian z potężnym bólem. Ja po prostu umierałem kilkukrotnie już po prostu. I to swędziało, to pod zimną wodę tą nogę, to kuźwa drapie, to mówię, kurwa, nie mogę chodzić. Było naprawdę ciężko, chciałem live'a już wczoraj po prostu takiego pożegnalnego z wami zrobić, bo było naprawdę źle, ale Klaudia powiedziała, nie przeżyjesz, niestety przeżyłem. Żyjesz dalej. Ja myślę, że Bozia ma na mnie plan, bo to już druga pszczoła, która mnie udupczyła, wcale nie jest przyjemnie. Ciągle w stopę mnie wali, notabene tymi klapkami, ciągle, wiecie tą historię, chyba znacie. I jakby, ale może mnie odczula w ten sposób, więc dziękuję Ci Boziu, niech pszczoły walą, byleby nie za często. Nie, jak tam. Dobra, Hertagram, a wracałem do sprawy mieszkania w kontenerze. Powiedzcie, kto pierwszy wyszedł z inicjatywą przeprowadzki na wieś i jaka była reakcja drugiej osoby? Marcin był pierwszą osobą. Ja lubię zwierzęta, ja bardzo lubię zwierzęta. Tak, z inicjatywą wyjazdu. Nie, no złośliwy jestem. Nie, my naprawdę lubimy zwierzęta i jakby mieliśmy ich całą masę, co nie? Przez tak, całe życie. Ale nie zbaczaj z tematu, no bo odpowiadaj na nie pytanie. Nie mówi się zbaczaj, tylko zboczaj. No to z boku, czytaj pytanie. Aha, no. A odnośnie kontenera, wiesz co, spodobał nam się razem ten pomysł. Dlaczego? Bo wyszliśmy z założenia, że jest to takie pomieszczenie, w którym można szybko zamieszkać. Szybko, od razu, nawet kalimatę dajesz, czy śpiwór i po prostu jest jesteś. Suwo. A my wyszliśmy z założenia, że co my chcemy pierwsze? Zwierzęta i gospodarstwo. Tak, żeby... Dla nas dom nie był priorytetem. My zawsze jesteśmy na końcu, tak, zresztą jak tak, widzicie. Tak, tak, tak. My chcieliśmy po prostu... Bo traktujemy to trochę jako nasz biznes, prawda? Że no, no inwestycje w przyszłość. To nas utrzymuje, bo daje nam jeść, jemy no, znacznie zdrowiej niż jedliśmy do tej pory. No. Czujemy się również dobrze. Rozumiemy, że moglibyśmy fizycznie przyjechać no, z Anglii i pierwsze co, kupić wiecie, dom i, tak, albo kupić no, gotowca i tylko go remontować. I wygodnie żyć, no ale co dalej? No, no. Trzeba pomieć fundusze, no jeszcze no dalej, a jakby, żeby, prawda? A inwestycja w zwierzęta, w infrastrukturę i to wszystko, ale... Powiem wam, że jest to fajne, wiecie dlaczego? Bo jakby daje wam czas, żeby my do tej pory pewne rzeczy przestawialiśmy, na początku mieliśmy inne wyobrażenie i te wyobrażenie z czasem życia, z pracą, ile musimy dojść tam i tam się zmieniają i my przestawiamy. I teraz coraz bardziej czujemy tą działkę jakby, ale dał to czas i dlatego wiemy, gdzie co chcemy mieć i myślimy, że już tego nie będziemy musieli przestawiać, bo wiecie, błędy kosztują i jakby pracę i pieniądze i dobrze, albo po prostu energię później, żeby, nie wiem, gdzieś daleko chodzić. No. Adam, nie gorączkuj się, do Ciebie też przyjdą wszyscy tutaj. Długo chyba nie będziemy, ale no, wyjdzie jak wyjdzie. A co, Adam dzisiaj w piątek? Nie wiem. Poczekaj. Czy chcielibyście przyjąć pomoc wolontariusza, który by Wam pomógł w gospodarstwie? Pewnie. Kazimierz Watacha. Pewnie, ale, znajdź... ale słuchaj, ale my musielibyśmy zapewnić mu spanie, no, prawdopodobnie jedzenie, bo czujemy tak, jakby pewną odpowiedzialność, nie, nie,
nie za bardzo czujemy się komfortowo jeszcze jakby na taki prawdziwy wolontariat, typu, że ktoś przychodzi i pomaga, no chcielibyśmy w jakiś sposób go wynagrodzić. Może jak nasza wiedza, tak, może jak nasza wiedza będzie na tyle wysoka, że będziemy pewni wszystkiego, czego robimy i ktoś po prostu będzie chciał się nauczyć jakby, nie wiem, obsługi owiec, kóz, czy co my tam robimy, ale wiecie, my już będziemy pewni po kilku latach, że wszystko przejdzie, pomory, wszystko przejdziemy i będziemy wiedzieć, to w tym momencie również byśmy chcieli mu zapewnić jakby warunki odpowiednie, ale już byśmy nie czuli, że na przykład musimy mu zapłacić. Uważamy, że za no nie wiem. Dobra, nie kontynuuję tematu. Wolontariusz taki, no, rozumiesz, żeby wszyscy byli zadowoleni, no a my nie lubimy jakby, no nie wiem, wyzyskiwać, bo to jest źle powiedziane, jak to się zgadza, ale jakby... No nie, ale uczciwie traktować z szacunkiem taką osobą, że nie damy jej po prostu namiot i no, ludku sobie mieszka, a później, później zasuwaj z pracą. Tak nie można, to jest po prostu no, niemoralne. No, dla nas jest to dziwne i chcieli, no już, to jest wszystko. Jak będzie domek i będziemy przyjmować gości, to może również przyjmiemy gościa, który będzie chciał być wolontariuszem. I w tym momencie i zje sobie z nami obiad, pogadamy, pośmiejemy się i popracujemy razem. No, Tak. Dokładnie. Już niedługo... Poczekaj, bo wiesz co, bo jest tyle tutaj. Tak, dzięki Damian, że czekasz do... Właśnie będziecie mieli jakby, no ci co, Damian, jak naśledzisz od początku, my szczerze wam powiemy ten moment, który będzie przełomowym. W tym momencie jesteśmy bardzo blisko utrzymania się, przy czym nam ciągle brakuje pieniążków na infrastrukturę. Wiecie, no jeszcze sad, jeszcze warzywniak, jeszcze kilka pierdół, jeszcze krówka, jeszcze coś tam, jeszcze coś się zepsuje, jeszcze trzeba pójść do dentysty, znaczy my akurat nie, ale gdzieś tam kiedyś trzeba pójść do dentysty i tutaj jakby te takie na nieplanowane wydatki i na inwestycje nam brakuje, a to uważamy, że powinna również dawać nasza pensja, ale gdzieś za 2-3 lata uważamy, że będzie zajebiście, także Damian, za 2-3 lata wrócimy do tematu i ci powiemy po prostu, tak, jest to możliwe, czy nie. Czekam, bo tutaj nie nadążam, tutaj coś się dzieje. Julian, oni nas się boją. Nie, my się nikogo nie boimy. Nie wiem, o co chodzi, ale wiesz, coś tutaj pominęłam. Poczekaj, Małgorzata Mazur, na ukąszeniem. W ogóle o tych pszczółkach ostatnio, no to też powinniśmy zaznaczyć, że powinniśmy troszkę większy dystans zachować. Dostaliśmy opierdziel i bardzo słusznie. Znaczy, wiecie co, nie. Dobra, opierdziel. Nie, ale nam powiedziano, że słuchajcie, przede wszystkim nie pracuje się z przodu ula. A myśmy, nie siada się tak blisko. Jeszcze ja uczuleniowiec, no zachowaliśmy się głupio. No idiotycznie. To było nieprzemyślane, jakby, wiecie, nic się nie stało. Nogę mi uwaliła dużo wcześniej w stopę tego dnia, ale jakby to nie było to. No głupi ma zawsze szczęście, także pracujemy z ulami od tyłu, nie siadamy, nie robimy filmów nieochronieni przed ulami. No po prostu my mamy, jakby wam to powiedzieć, my uważamy, i to jest takie czary-mary, że mamy bardzo dużą strefę bezpieczeństwa, czary-mary, nie? I wierzymy w to głęboko, że nic nam się nie stanie. Oczywiście do czasu, aż nam się coś nie stanie. Więc to było nieodpowiedzialne. Do końca nie bierzcie z nas przykładu. Tak, ale posłuchaj, tutaj Maria Magdalena wspomina... Poczekaj, to Maria Magdalena czy Małgorzata Mazur? Nie, Małgorzata Mazur, przepraszam, mówi, że... liść babki lancetowatej na ukąszenie. Wiem, jak wygląda. Więc dobra. Można by było spróbować. Mówiliście również, żeby wyssać jad i mówiliście o adrenalinie. Absolutnie znajoma jest weterynarzem, mam nadzieję, że przepiszę, bo lekarzy nie lubię, a ją lubię. Dorotka kochana i cicho. Może mi tam ten. Chciałam wyssać, wiecie, ale taką stopę. Probiotyk jeszcze ktoś napisał, zapomniałem, mam nazwę zapisaną. Probiotyk? Tak, probiotyk, tak, że coś pomaga. Aha. Julian Kassandr, co sądzicie o kanale na YouTube Rodzina na Polu? Oglądaliśmy, jakby bardzo fajna para, oni z tego co się słuchajcie, uczciwie mówimy. Nie oglądamy śledzimy każdego odcinka, każdego youtubera, nie, którego tak z nami szanujemy. To oczywiście mówimy, bo po prostu nie mamy czasu. Ten czas mieliśmy w Anglii, natomiast teraz po prostu sami ciężko pracujemy. Znamy, mają malutkie gospodarstwo, no takie dla nas to jest bardziej zabawowe.
Ja nie wiem, jakie oni mają plany do osiągnięcia, my chcemy być znacznie więksi, wspaniale wychowują te dzieci, tak nam się wydaje, że takie grzeczne są te dzieciaczki, bardzo fajny domek. No fajnie, fajnie. No. W porządku, ludzie na tyle, co możemy powiedzieć, nie znając ich osobiście. No nie, bardziej byśmy mogli o Adamie z Wiejskich Inspiracji powiedzieć, bo go znamy i wiemy, że ciężko pracują, wiemy, jakimi są ludźmi, że się otwierają. Znaczy, dużo powiedziane, że ich znamy. Znacznie lepiej ich znamy niż rodziny na polu. No. I wiemy, że się otwierają, że zagadką można fajnie pogadać. Bardzo przyjemni ludzie i oni jakby robią na większą skalę to, co my robimy, tylko bardziej w stronę warzyw. No tutaj jakby my jesteśmy ci od hodowli, jakby zwierząt, a oni bardziej od warzyw, co nie? I zajebista sprawa. Tutaj następny, mamy pozdrowienia panią kochaniutką Kabosiorbkę i pana Miodolizaczka, czyli wiesz od kogo. Jasne, tutaj taki pan z kanału, znamy imię, ale nie wiemy, czy on chce, żeby powiedział, bo kiedyś nam mówił, że woli być inkognito. Tak. Także polecamy bardzo mocno kanał Tłuszczowo i Optymalnie Dożywieni. Osoba prowadząca ten kanał prowadzi go w bardzo specyficzny sposób. Stary, masz banie, ale wiedzę masz też niesamowitą. I jakby on nas przekonał, że warto wejść do tej diety, bardzo dużo do nas maili napisał, poświęcił nam niesamowity ogrom czasu, abyśmy uwierzyli w to, co on pisze. I później książki, tak, różne rzeczy takie prozdrowotne. Co możemy napisać? Co możemy powiedzieć? My na tej diecie jesteśmy, mamy problem z liczeniem, nie mamy czasu przysiąść z liczeniem proporcji, natomiast bardzo, bardzo mocno uważamy na węglowodany i na pewno z tym nam dobrze wychodzi. Bardzo uważamy na tłuszcze i z tym nam dobrze wychodzi. Myślimy, że mamy przesadzoną jedzenia ilość białek. Bo jednak, jak wiecie, jemy białka, że tu może być zachwiana proporcja. Ale schudliśmy bardzo szybko, czujemy się znacznie lepiej, stawiam mnie, nogi wykręcają mnie bardzo rzadko, bardzo mam rzadko problemy, muszę naprawdę dostać w ciry. Miałem problemy z plecami od dźwigania, nie mam tych problemów, bardzo rzadko, wiecie no, czasami człowiek się przeciąży, wezmę 40 kg worków, 10 przeniosę i po prostu dostałem w dupę. Ale palce mi się nie zginały, jest znacznie lepiej, boli, ale się nie zginał, a się zgina. I my absolutnie na własnym przykładzie polecamy dietę optymalną doktora Kwaśniewskiego, polecamy kanał Tłuszczowo i Optymalnie Dożywieni. I rodzice, słyszycie to? No, jeszcze rodziców, raz, bo wbijamy rodziców wam do, próbujemy no, przekonać o... Jedźcie tłuszcze. No. Jedźcie zwierzęta. A mama ba. Marek, Maczuga od tysięcy lat służy mężczyznom do przekonywania żony. No widzisz sam. Ale żony mają inny dar, przekonywanie, nie potrzebują żadnego narzędzia, powiedzmy, zewnętrznego. A my już jesteśmy, proszę cię bardzo, moja kochana. Kto to napisał? Marek, taki mądry. Marek. Wybaczam ci, bo jesteś patronem, więc... a tak by ci wsadziła nóż, wiesz, żebro, wątroba śledziona. Patronom nie wbijam. Ojejcie. Poczekaj, decyzję podjęliście słuszną, no to wiadomo. A czemu mamy na przykład nie wysysać, bo tutaj ktoś mówi nie wysysaj tego jadu. Aha. Poczekaj, bo gdzieś to mi uciekło. Mad Max może założy kanał, pewnie wielu z nas, was zna Mad Maxa, wszyscy chyba go znamy, także Mad Max, spinaj pośladki do roboty. Nie ma gadania, jak masz coś do przekazania, dawaj chłopie, bo nigdy nie ma dobrego momentu, żeby zacząć. Ten dobry moment był rok wcześniej. O. Trzymamy kciuki. Roman Guźniczek, czy planujecie powiększyć ilość zwierząt? Tak, planujemy, no bo chcemy krowę. Gąski. I? Czekaj. A wiem co! Świnie chcę świnie, będę ją kochał jak siebie. Wszystkie świnie siedzą w kinie. Czekaj, jak to się robi? No coś takiego.
Idziesz najbliższą świnią na pastwisku. No, uspokój się, no, chcemy mieć świnie, chcemy krowę i to by dopełniło naszego szczęścia. Jedną no. krówkę, tą jerseykę. Myślimy, że pola nam wystarczy, one, bo my ciągle dokładamy, no, mamy nadzieję i dwie, trzy świnki no tak, dla nas. Ale to jest wszystko. Mamy gąsiorów, dwóch pedałków, więc chcielibyśmy... Gąsiorów dwóch pedałków. No bo nie ma samiczki i sami na siebie skaczą. Chcielibyśmy mieć dwie gąski jeszcze. Witamy wszystkich nowo przybyłych, przepraszam. Tak, witamy. Chcielibyśmy mieć może więcej kaczuszek, chociaż, a to nie, nic nie mówię. Zip, nie było tego. Coś jeszcze, kochanie? O, krowa, świnka, gąski i chyba na tyle. To i tak myślę, że wystarczająco dla nas będzie. I tak zresztą nie możemy się ruszyć stąd za bardzo, bo jesteśmy uziemieni przez te zwierzątka, ale nam to nie przeszkadza. Tylko, że no, jest troszkę roboty, ale to jest praca. Tak jak wasza praca, idziecie do tak, biura jest to i spędzacie tam 8 czy 10 godzin, czy przy komputerze, czy cokolwiek robicie, tak samo my po prostu pracujemy tutaj. Tak, ale no popatrzcie, no lepiej prawda, pracować u siebie, jakby mieć przyjemność przebywania na własnym polu, z własnymi zwierzętkami, niż tam, wiecie, no ścierania się z szefem, z ludźmi, z własną firmą i tak dalej. Amberku, już, cicho, psy Amberku, nas bo tutaj... słyszą i atakują. No. Ojeju, jak jestem daleko. Ty, Amberek, już, cichutko. Domagaj się, bo chcę wejść do domu. Sotia o Ałycze pyta. Tak, rosną, to jest świetny krzak. Bardzo szybko rośnie i jakby to już jest jego drugi rok. I powiem wam, że w niektórych miejscach osiąga 1,60 m. Tak, czyli... Tak. Ale my oczywiście go ścinamy, bo trzeba no go przez mniej więcej 5 lat ścinać, żeby go zagęszczać, ale tak można zrobić żywopłot. Tak sądzimy, że będzie bardzo ciężki do przejścia, ponieważ krzaki są sztywne i wypuszczają kolce. Tylko trzeba poczekać. I jest stosunkowo tani, no ale później wymaga oczywiście no, wymaga strzyżenia. Cięcia. Tylko, że mamy w dwóch miejscach, tam od bliżej od lasu po prawej stronie, ten żywopłot jest bardzo niski, ponieważ chyba są tam duże drzewa i tą całą wodę i energię wysysają. Więc tam wygląda on tragicznie, po kolana tylko wysokość. Natomiast na przeciwległym końcu działki tu jest bardziej wilgotno i ona ma miał tak, tak. Ale, naprawdę. Ale więc, w porządku, ale generalnie w porządku. Nie jest drogą rośliną, jakby żeby kupić tam z korzonkiem. Mm-hmm. Maria Magdalena, że zjadamy zbyt dużo wątróbki, podromów, to może być za dużo witaminy A, która staje się toksyczna. Odżywianie optymalne to nie jest zajadanie jakby samej wątróbki i podrobów, jest to odpowiednio wyliczone, także nie jesteś w stanie przegiąć jak liczysz. No tak, rozumiesz, ale no to jest wczoraj całe. Piliśmy MMS-a, prawda? To też jest oczyszczający. Czy oglądamy właśnie, raz widzieliśmy, poczekaj, Dziki w ogrodzie chyba to się nazywa, prawda? Remigiusz, ojejcie, było gubię was. Popatrz, Dziki w ogrodzie, tak. Widzieliśmy, bo wiecie co, my patrzymy poniki, jak do nas piszecie i czasami to jest po prostu intuicyjnie, że ktoś ma kanał na YouTubie, więc oczywiście zaraz wklepujemy i sprawdzamy. Więc nie jesteście tacy incognito. Ci, co publikują. Więc oczywiście... Jak mówimy uczciwie. Nie mamy czasu już na oglądanie was wszystkich. Jakby my wiedzę teoretyczną z dziedzin, które nas interesują, jakby w głowach mamy, wiemy, gdzie ją szukać i nie szukamy pomysłów, bo nie mamy na to już czasu. My już musimy realizować. No to jest taki ten... Ale mamy nadzieję, że kiedyś przyjdzie moment, że no jakoś znowuż ta lista kanałów się odświeży i znowuż zaczniemy oglądać. Julianka Sander właśnie oczyszczalnia powiedziała za dużo tłuszczu ostatnio. Nie Julian, to po prostu fachowce partolce, to oni powiedzieli, wiesz, że po prostu, że nam się zepsuła ta oczyszczalnia, tak. A nie, że tłuszcz. Pamiętaj, że zawsze wycieram ściereczką, to nie jest tak, że ja patelnię wrzucam, albo tam psy zjadają tłuszcze, co nie? Uprawia. No. I jakby oczywiście, że nasze odchody pewnie, jak wiecie, węglowodan jest wstrawiany przez organizm w całości i jakby idzie w tłuszcz. Natomiast tłuszczu nie można zjeść za dużo, po prostu się go wydali. I trafia to do toalety. Problem jest taki, że nie ma odpływu, więc wody było za dużo i rury się zatkały, no bo to wszystko pływało w rurach, wiecie, nie było popychane dalej.
Teraz jest super, bo padały duże deszcze i drenaż został odsączony i znika woda. Także chyba zrobiliśmy dobrą robotę, którą specjalista powinien zrobić za nas. No. Reniu, no. Popatrz, Marcin właśnie tak samo robił, żeby skwarki były chrupiące, ale miękkie. Renia, to my znamy ten sam przepis. Także tak. Naprawdę są dobre. Renia potwierdza w takim razie. Polecamy wlewać wodę. No, 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 no. Ja tego nie widziałam, to ty to wynalazłeś, więc. A carpax plastor, krowa, świnka, gąski, a jak hodowla robaczku wam się rozwija? To chyba już mówiliśmy, prawda? Że no, no rozwija się, jest drugie pudełko no, już. No. Słuchajcie, ale... chcemy, żeby wyszły larwy i chcemy je skarmić kury. Ja wiem, że wiele osób nas namawiało, ale my lubimy podchodzić do tematu poważnie. Nie mamy czasu, żeby do niego podchodzić poważnie. Po prostu one są na samym końcu naszych jakby myśli, a tego nie lubimy. Lubimy się przyglądać, lubimy poznawać. A jakby mamy, no teraz mamy brojlerów prawie 70. Przepraszam, 70, ja już robię paszę. Uczciwie mówimy, pierwszy tydzień były na brojlerze jedynce. Drugi tydzień kupiłem brojler jedynkę, ale mieszam już 25% naszej paszy, którą pokazywaliśmy w pewnym filmie. W trzecim tygodniu będą miały 50 na 50% paszy i w czwartym tygodniu przechodzimy na naszą paszę. Jest znacznie lepsza, tańsza. Dlaczego? Ponieważ ja nie wiem, jaki salatyn ma, jak to jest ziarniste, a nasza kukurydza jest dosyć spora, jest zgnieciona, ale jest dosyć spora i baliśmy się, że... No, że po prostu się udławią, że im tak, no i tak, tak zrobiliśmy. No, tak, no, tak nam się wydawało. Uważamy, że do końca życia na pewno się oczyszczą z tej ilości chemii, która jest w tym worku, czy co tam jest. No tak, tak robimy. Kiedyś na pewno spróbujemy od pisklaka pokarmić. Może jakiś sobie wydzielimy 10 sztuk, żeby nie zabić ilość, ich, wiecie, bo no boimy właśnie, się. No, o to. Bo to wiesz, to ładnie rosną, zdrowe, jeden niestety zginął. Mój błąd, ale bym nie przypuszczał, stał przedłużacz z nawiniętym kablem. Jeden był chyba pod nim, jeden musiał skoczyć na przedłużacz, przedłużacz spadł i go no, zabił. Szkoda. Ale nie mamy upadków naturalnych. No naturalnych nie, no. Także chyba jest okej. Z naszej winy, niedopatrzenia małego. O której godzinie wstajecie i o której idziecie spać? O której my chodzimy spać? My późno, 24, czyli 12, pierwsza w nocy. Albo i druga, jeśli jest... W zależności, jest, jaki to jest dzień. Tak. Jeżeli to jest wtorek, to idę 12 albo druga. Jeżeli sobota tak samo... Będzie na ostatnią chwilę wszystko. Filmy robię. A wstajemy około 8, co nie? Gdzieś tak rzadko, 7, 8. Siódma, ósma. I tak właściwie na okrętkę. Bo trzeba się można się przyzwyczaić, no. Ale... No, tak. Nie jesteśmy aż tak ranne ptaszki, żeby o 5 z pianiem koguta tutaj wstawać i wschód słońca oglądać. Nie, no bo jak do 12, drugiej siedzimy przy komputerze, korespondując z wami, no to po prostu już, no. No tak jest, ale znowuż, nie narzekamy, mówimy wam szczerze jak jest. My jesteśmy bardzo, bardzo zadowoleni i szczęśliwi. To jest droga, którą wybraliśmy z premedytacją. Zdawaliśmy sobie, że będzie ciężko, jest zdeczka ciężej, ale dajemy radę, więc... Lecimy z koksem. Marek Czarny, czym Klaudia cię bije, że nie widać śladów? Po pierwsze, skąd wiesz, że nie widać śladów? A po drugie, jak się bije w brzuch, to nie widać. O, to już powiedziałeś, gdzie to teraz wszyscy będą patrzeć na brzuch. Na twój kaloryfer. Książka telefoniczna w stopy. Słyszeliście o świni mangalicy? Oczywiście! No, to jest świnia, o której marzymy, ale... Czy ona wyjdzie i jeszcze myślimy o wietnamskiej, bo podobno mniej ryją i troszkę tak, mniejsze. I są i podobno bardzo dużo dają tłuszczu, a bardzo, bardzo możliwe, że gdzieś będziemy mieli jedną, drugą. No, tak wiecie, żeby spróbować, no, ale mangalica super, szczególnie ta o białym włosiu, ponieważ podobno nie widać na skórze cebulek i ładnie to wszystko wygląda, słonina. Ostatnio rozmawialiśmy, pamiętając tutaj, właśnie co przyjechali do Orwilla i on mówi, że to nieprawda, że ciemna sierść i będziesz widział coś. Nie, trzeba po prostu umiejętnie to jakoś wyskrobać, żeby wyszła z cebulką. Nic nie będzie, a no. Chciałbym się zapytać lubuskiego Angusowa, bo on ma te świnki i obserwujemy go. Remigiusz Śmietana, a raczej Beata, jego żona, pyta się, co z remontem łazienki. Jak wiecie, do Klaudii urodzin, czyli już całkiem niedługo, łazienka, mam nadzieję, będzie zrobiona.
Kropka. Tylko ciekawe, które to w tym roku, w następnym? Do któryś urodzin. Aha, do któryś, nie, no dzięki. Tego, no. O, Renia Kuchta, na ugryzienia zróbcie papkę z sody kuchennej. Spróbujemy, czemu nie? Sody? No. Aha, a to nie wiedziałam. Skarpeta napełniona piaskiem, zero śladów, Jarosław Koseda. Zazdrościmy twojej wybrance. Mogę powiedzieć, kuźma, jesteś wspaniałym chłopem, wspaniałymi pomysłami, byle skarpeta wytrzymała. Tak. Poczekaj, czy zamierzacie otworzyć sklep internetowy jak rodzina na polu, czy inni youtuberzy ze swoimi wyrobami? Być może, na razie, szczerze mówiąc, muszę nie się, mamy muszę swoich. Nauczyć się zrobić strony w WordPressie. Jak wpiszecie przyziemni.pl, tak, jest w internecie strona i tam jest taki, wiecie, witajcie świecie. Nic nie zrobiłem na niej, ale już uruchomiłem, mam serwer, mamy domenę, połączyłem to wszystko, wiem, że teraz muszę z WordPressa coś tam porobić. Będziemy robić prosty sklep, raczej natomiast z produktami, jak widzieliśmy, rodzina na polu sprzedaje jajeczka. My mamy mięso i jajeczka, nie będziemy tego sprzedawać, za ciężko w pakowaniu, roztapia się, za dużo z tym problemów. A też z drugiej strony by były bardzo duże koszty, żeby wysłać właśnie, to w takim, no... w odpowiednim opakowaniu, więc może, ale to już będzie drugi koszt transportu, typu wiecie, że ktoś powie, słuchajcie, 50 jajek, dam mięsa dużo i tak dalej, to wielką pakę, kochanie, może, ale no, raczej, że czapeczka, raczej, że miód, bo jest łatwiejszym moim zdaniem do zapakowania, zobacz, może herbatki z lipy. Inaczej, jak będziemy mieć... produkty. I to swoje produkty. Tak, i pewnie, może drzemy, bo my nie jemy tego wszystkiego, a będziemy mieli kiedyś sad i będą owoce. Ale to jest takie przyszłościowe, tak jak Marcin wspomniał. Na Marcinie jest oparta ta strona, ta część pracy tutaj takim, no, marketingowo bardziej. Ja robię filmy, ja się filmami zajmuję, kręcę i montuję, ale później, jeżeli chodzi o właśnie tworzenie strony, nawet na Patronite, które ja powinnam w ogóle nakręcić, to Marcin to robi i wiecie, no jesteśmy tylko w dwójkę, nie mamy takiego zaplecza informatycznego za nami, które by to za nas robiło, więc no musimy to się trochę nauczyć więcej czasu i zajmuje tak, i tyle. Ale zrobimy, bo ja takie rzeczy, ja potrafię bardzo dużo, a jak nie potrafię, to jestem na tyle ambitny, że jestem w stanie się nauczyć. Z racji tego, że wiem, że x lat temu nie potrafiłem wiele i wszystkiego się nauczyłem. Wiecie, wszystko jest dla ludzi, przecież ja nie mówię tu o jakiejś wyższej szkole, zrobię prostą tą stronę, ale mam nadzieję, że będzie działać. Tak, no tak, i mam, tak. Mam kolegę, który jakby jak coś mam nadzieję, że no chyba tak, że wiecie, jakby coś nie działało, to tak podpowie. A Marcin, że warto tu, czy warto tam, ale generalnie całokształt chcę zrobić sama, a najwyżej jakieś coś, co już kompletnie nie będę. Poradników jest cała masa na YouTubie, słuchajcie, no, wszystko tak, można. Tylko no musimy to połapać, pokończyć pewne rzeczy i później przyjść do następnego etapu. Guma i wąskie drzwi, jak ma walizować. Julian i Jarosław, czy się za bardzo nie rozkręcacie? A o co chodzi? No bić są gumą i wąskimi drzwiami. Aha. To zostawia ślady. Wy to macie. Trzymają cię za słowo. Zigzag trzyma cię za słowo za tą łazienkę. To mój drogi, to wiesz, no... musisz ten. Dobra, słuchaj, będzie zrobiona. No musi być, bo w końcu przyjdziemy już nie brązowi, tylko czarni na te live'y. Maria Magdalena, jak często nagrywacie filmy codziennie? Czy macie jakieś ulubione pory dnia na nagrywanie? Maria, u nas jest spontan. U nas jest wszystko tak to spontaniczne, po prostu. Chociaż... Nieraz coś robimy i mówię, Klaudia, lecz po kamerę. Wiecie, bo że coś pięknego. No, że coś fajnego. Nie wiem, pięknie słońce pada, jakoś zwierzęta nietypowo się zachowują. Tak. Ale nie nosimy ze sobą sprzętu, nasz sprzęt jest stosunkowo ciężki. Znaczy, ten co lubimy nim kręcić, bo wychodzą najlepsze sceny, jest bardzo ciężki. I jak człowiek pracuje, to ciężko go brać ze sobą, musimy na niego uważać, bo no tak, bo to jest narzędzie pracy. Tak, bo jest narzędzie pracy. Drugi jest znowuż troszeczkę gorszy, ale jest lżejszy, ale też z nim nie chodzimy, no bo ja wiem, mówiliście o GoPro, my pożyczaliśmy właśnie od tego jednego kolegi GoPro, wysłał nam, natomiast jakoś tego nie czujemy, jakość jest dosyć słaba, my lubimy robić najlepiej jak potrafimy, wykorzystywać sprzęty najlepiej jak potrafimy, a GoPro z tych trzech aparatów był znacząco najgorszy. No, ale no, jeżeli słabe chodzi o... pogody, szczególnie tak, mówimy. O tam pory mówię. Dnia, no mówię, to też nie ma pory dnia. Jak nas coś zachwyci, jak gdzieś stanę, albo wiemy, na przykład
mówimy sobie dzisiaj czyścimy albo robimy obchód, no to tak, no to wiemy, że po prostu mamy obchód zrobić, no i Klaudia leci za Marcinem albo odwrotnie i Marcin kręci, ale u nas nie ma scenariuszy, u nas jest po prostu, czasami mówię, Marcin, weź się przesuń, bo mi stoisz w kadrze i tyle. I no, to wycinam. Spontaniczne, ale czasami jest, jak mamy jakiś bardziej taki tematyczny film, wiecie, że łatwiej się przygotować. O paszy, tak, to już było przygotowanie, bo Marcin musiał sobie te wszystkie składniki poukładać. No jakieś tam pierdolone, no wiadomo, są łatwiejsze i takie bardziej luźne tematy, to wszystko zależy. Tak. Łukasz Dzimel, Julian Kassandr i wielu, wielu innych, kochani, kiedy można wpaść do Was i pomóc i się poznać. Bardzo Ci, Łukasz, dziękujemy. Julian, widzę, że też chyba jako wolontariat i kamperen by przyjechał i z własną wałówką, no, fajnie. Ale wiecie co, na pewno zacznie się ten moment, jeśli dalej będziecie nas lubić i będziecie chcieli, na pewno. Ale teraz, jak mówimy, to nie jest takie proste, bo nawet żeby pomóc, to musielibyśmy jakby pokazać wszystko i jakby, jak mówimy, my się nie czujemy komfortowo, bo my sami nie żyjemy w komfortowych warunkach. Łazienka będzie pół biedy, ale jeszcze jest wiele, wiele innych rzeczy. Wiecie co, naprawdę Wam damy znać, jeśli Łukasz i Julian i wiele osób, które ewentualnie byłoby zainteresowanych z nami spotkaniem, chciałoby przyjechać, zrobimy taki moment. Zrobimy może jakieś ognisko, może jakiegoś prosiaczka, może coś, jakoś jeszcze tak nie fajnie. Nie mamy prosiaczka. Ale dlatego mówię, że na pewno nie w tym roku, drugi rok może, ale raczej bym powiedział na trzeci. O ile nie, wytrwają z nami tyle. Jeśli wytrwacie. No. Czy będziecie sprzedawali mleko kozie? Na razie mamy go malutko, no codziennie. Ale na śniadanie jest. Tak, na śniadanie mamy do kawy, tak pół litra zawsze mamy mleka. Dlaczego? Ponieważ kózki mają no miesiąc, więc jeszcze ich nie odseparowaliśmy. Chcemy odseparować. Co niektórzy mówili, żeby już szybciej. My z takiego założenia nie wychodzimy, chcemy je dobrze wykarmić. Mleko jest po prostu tak. Się najbardziej tak, jak wskazane. Wiecie, dziecko się rodzi najlepiej, jak najdłużej, żeby było na mleko. Tak uważamy i my będziemy ciągnąć do drugiego miesiąca. Później piłeczka, ponieważ z nami zostaje, będzie miała całodobowy dostęp do mleka, więc cokolwiek się nie dostanie, ona będzie miała mleko. Tak. Natomiast koziołki niestety idą, Matołek, Orwilek i nienazwany jeszcze, bo nie, no, nie cicho. No. Konkursu nie rozwiązaliśmy na ostatnie imię, wiemy. Będzie Cinek. Cinek, tak. One będą separowane, tak jak Gerard podpowiadał, na czas nocy. Rano my będziemy wydajać kózki i resztę mleczka, to co się nazbiera w ciągu dnia, one sobie wydoją, ale je przymusimy do jedzenia trawy. One już oczywiście jedzą trawę, tak, to nie jest tak, ale wiecie, tak. No ale jednak mleko ma pierwszeństwo. Czyli od drugiego miesiąca będzie tak, jak Gerard sugerował, uważamy to za sensowne. Tak, tak. Czy planujecie zarybić swój staw? Jakimi gatunkami ryb? Remigiusz. Mamy już uklejki. Mamy czterech kermitów, cztery żaby. Kermity są żaby, mamy ważki, ale tak, to nie są ale powiedzmy... To nie, ale okonie będziemy wpuszczać może za rok i później zobacz, i może amura jednego czy dwa takiego, żeby trochę pomagał z czyszczeniem roślin i glonów. Natomiast jak tam wcześniej mówiliśmy, znamy osoby, które się znają na tym znacznie lepiej i po prostu jakby fachowcami są w tej dziedzinie i będziemy się ich pytać, jakie ryby wpuścić, żeby to mniej więcej za równowagę zachowało, ponieważ my ryb jemy, ale... Nie, już nie. No, zjadliśmy, bo znajomy nam przyniósł pyszne dwa malutkie karpiki. Ale my generalnie nie jemy ryb, jemy. Ponieważ uważamy to, co wiecie, że uważamy, że no... Tak. To była pierwsza chyba od nie wiem ilu. Bardzo długiego czasu. Tak. Także nie zależy nam na poławianiu, więc jak Wy lubicie na przykład łowić i wpadniecie do nas za te kilka lat, staw będzie żywy, pełny, zapraszamy z wędkami, będziecie mieli co jeść na grillu. Kto wie, może nawet skubniemy Wam płetwę, bo płetwę bardzo lubi smażoną. Angelona, kochani, w jakim wieku wystawiacie brojlerki na zagrodę zewnętrzną, to znaczy do Waszych klatek mobilnych? 3 tygodnie. Po 3 tygodniach. Można już po 2, jak jest bardzo dobra pogoda, ale jest tragiczna. Ale to trzeba też zobaczyć, jak one są upierzone, prawda? To musisz widzieć, żeby nie były po prostu gołe dobra, i pogoda. I pogoda, bo jak jest bardzo ciepło, mogą nie być upierzone, bo one upierzają się tak jak u nas, co nie? Ale i musicie, pamiętajcie, obniżać temperaturę coraz bardziej, je przyzwyczajać do chłodu. My wyłączamy lampy już na dzień, otwieramy ten cały, tam wprawdzie jest jedna płyta grzewcza, którą one mogą się dogrzać, ale już jest temperatura dworu, bo trzeba je hartować. My bardzo się boimy tej temperatury, w dzień jest ładnie, ale w nocy są zimne
I no jakby mamy, ostatni taką. Wrzesień nam pokazał, że to nie są żarty. Tak, no i teraz też się objawiamy. W ogóle nie wiemy, czy cokolwiek nam z tego wyjdzie, no bo ta temperatura w nocy, no za niska jest i no nie wiem, mamy mieszane uczucia, co to będzie. Kazimierz Watacha, czy nie macie problemu z zabijaniem swoich zwierząt i ich jedzeniem? Tu mieliśmy problem 2 lata temu, czy tam rok temu, jak pierwsze zwierzęta zaczęliśmy ubijać. Był to problem natury psychologicznej, wiedzy i wszystkiego i strasznie się z tym źle czuliśmy. Problem jest nadal, szkoda nam zwierzaków. Natomiast staliśmy się profesjonalistami, jakkolwiek źle to nie zabrzmi. Ubicie zwierzaka trwa tak krótko, że praktycznie nie jest w stanie się zestresować za bardzo. On nie zdaje sobie sprawy, że zaczyna coś się dziać złego. Znaleźliśmy takie sposoby. Jesteśmy mięsożercami albo podrobożercami i uważamy, że nasz przewód pokarmowy jest tworzony do jedzenia pokarmów tego typu, czyli ze zwierząt, które jedzą trawy i zieleninę. I jakby uważamy, że zapewniając im jak najlepszy komfort życia u nas na siedlisku i jakość tego życia, pomimo że je ubijamy, jakby jest to najlepsze, co możemy dla tego zwierzaka zrobić, bo nie kupujemy w ich sklepach, a wiecie, tam traktowane i ubijane są w znacznie, znacznie gorszych warunkach. To nie podlega nawet kwestii. Tak. Wiele filmów widzieliśmy tego typu, przemysłowego, nikt się z tymi zwierzętami nie szczypie. A my uważamy, że to nie my stworzyliśmy świat, jakby reguły nim rządzące są jakie są. Jakby mógł, żyłbym ze słońca i prawda to potrego, tego się nie da, ale hipokrytami nie jesteśmy. Hipokrytami nie jesteśmy, wiedzieliśmy, że jeżeli będziemy mieć zwierzęta, no one są na ubi, one mają dać nam życie. No tak, ale zrobimy wszystko, żeby było to ich dobre życie. Ale chcemy, żeby miały jak największe, na ile potrafimy i to rozumiemy. I jak na, no tyle, co możemy się powiedzieć na ten temat. Tak, no dziękuję bardzo za pytania. Czeka, bo tutaj ktoś się pytał, o, pani Baku. Laszka się pyta, kiedy Azja i Thanos będą rodzicami? Ach, nie wiemy, zobaczymy, kiedy Azja będzie miała kolejną cieczkę, bo już teraz na tą trzecią chcemy dopuścić Thanoska i no wiadomo, będą maluszki. Dlaczego? Ponieważ mieliśmy nauczkę z Ambrem. Ona miała chyba 2 cieczki i na trzecią dostała okropnej, strasznej ropomacicy. Był zabieg. Co takiego? Mucha. Aha, mucha. Do gówna. Ciągnie. Więc teraz tego błędu nie popełniamy i na pewno będzie Azja dopuszczona. Tak. BBK, czy to odpowiada, bo jestem daleko i lecę czy to po patroszeniu broilerów? Nie odpowiadaliśmy, nie? Nie odpowiadaliśmy. BBBB, czy to, co zostaje po patroszeniu na przykład broilerów, zostawiacie na namnożenie się białych robaków i karmicie nimi kury? Nie. Po patroszeniu broilerów płuca, żołądki też chyba psy zjadły, tym razem łapki i głowy zjadły psy. Wątroby zjedliśmy my, nerki zjadły psy, chociaż powinniśmy pewnie my je zjeść. Natomiast jeśli chodzi ci o jelita i żołądki, dobra, tu jest kwestia taka, że nie wiem, czy chcę to odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ w teorii powinno być to utylizowane w sposób taki, że przyjeżdża ktoś i to zabiera. My natomiast uważamy i znamy sposoby takie, że w ciągu miesiąca czasu to wszystko znika. Nie, nikt tego nie je. Ale mamy sposób utylizacji taki, też nie zakopujemy. Słuchajcie, no wam powiemy i pewnie oberwiemy po łbie. To uważaj, co mówisz. Poczekaj, to nie uzgodniliśmy. Wspaniale się je kompostuje. Odpowiednia ilość trocin, drewna, wrzucacie to do kompostu, przykrywacie dużą ilością kompostu, pies tego nie wyczuwa, nic nie śmierdzi, absolutnie nie ma much, to jest jakaś bzdura, jeśli ktoś mówi, że śmierdzi, pies rozgrzebie i ten, znaczy, że źle przygotował taki kompost, my to podpatrzyliśmy u Amerykańców, Salatina, który to robi i wspaniale się kompostuje. Mało tego, będziecie mieli bogato azotowy kompost, bardzo dobry, świetna sprawa. Odpowiedzieliśmy na pytanie.
Ale nie jedzą i nie karmimy robaków, które później karmimy kury. Jeżeli chodzi o kolejne kozy, na przykład te anglolubijskie, na mleko i sery, no nie. My chcemy jednak pozostać tylko przy naszych karpackich, ponieważ mleko z nich jest rewelacyjne. Słuchajcie, naprawdę nie ma tego takiego specyficznego zapachu, który no nieraz często mięso odrzuca ludzi. Tutaj nic nie ma. Na pewno też z tego względu, że nie mamy capa śmierdziela u siebie, ale tylko te kozy trzymamy i zastanawiamy się, oczywiście Jersey to jest już można powiedzieć, że przyklepana, ale są jeszcze owce mleczne. I ktoś nam powiedział, że no owce, jak one mają, te, co już prawie też się raz decydowaliśmy, fryzyjskie i lakony. Tak, mleczne. No, też taka pani na internecie, myśmy z nią rozmawiali, no cud kobieta, serce naprawdę. Kobieta. Zresztą to samo. Nie pamiętam. Ona nie ma kanału, po prostu ktoś o niej nakręcił. Taka pani w czarnych włosach z taką tutaj charakterystyczną przerwą między tutaj zębami. Ale... Taka śmieszna, ale wiecie co, jaką ona wiedzę, jaką pasję okazywała w tym filmie, naprawdę, coś niesamowitego i prawie kupiliśmy od niej te owce, ale no wyszły nam kozy tutaj, no bo bliżej, ale owce, kto wie, może w przyszłości mleczne owce jeszcze będą. No to odpowiedziałam też na nowe zwierzęta przy okazji. Dziękujemy oczywiście za wszystkie miłe słowa, ja czytam każdy jeden komentarz. Ale wiecie, no nie będziemy cały czas jakby dziękować i się odnosić. Tak. Super, też odpowiedzi na odpowiedzi, wszystko widzimy. Wielkie dzięki. Stop ideologii LGBT. Julian Cassandra. A wiesz dlaczego ja bym się przyłączył do tego, co ty powiedziałeś? Z prostej przyczyny. Kochani, proszę cię. Nie, popatrzcie, co ja teraz powiem. Komuś się pomyliło. To nie chodzi o to, że my mamy problem z LGBTQ+. Nie mamy takiego, prawda się boi. No. Problem z tym, że zapominamy, co jest ważniejsze od LGBT+. Bądź człowieku człowiekiem. To jest wszystko. Komu to przeszkadza, że ty kochasz faceta, czy kobieta kocha kobietę, czy jakieś tam, czy lubisz się przebierać. Mi to w ogóle nie przeszkadza i na pewno wam widzą to nie przeszkadza. Problem jest w tym, że krzyczysz o tym. My nie krzyczymy, że jesteśmy hetero, po prostu jesteśmy hetero. Dajmy sobie wszyscy oddychać i tyle. Nie ma co z tego robić reklamy, ani antyreklamy, ani bądźmy ludźmi, bądźmy dla siebie dobrzy, bądźmy, wiesz, no po prostu, my mamy wielu znajomych, rozmawialiśmy i sami oni mówią, że te wszystkie kółka wzajemnej adoracji robią wam więcej krzywdy niż naprawiają świat, bo zmuszają ludzi do traktowania was w inny sposób, a my po prostu chcemy was lubić. Albo żebyście nas nie obrażali jakimiś na przykład wyuzdanymi publicznie zachowaniami, bo znam również takich homoseksualistów, którzy bardzo brzydko się moim zdaniem zachowywali, po prostu obscenicznie. Bo uważają, że dlaczego nie i tego. Także absolutnie uważam to za neutralne. Ani nie jesteście lepsi, ani gorsi. Zależy jakim jesteś człowiekiem. Tylko i wyłącznie. Dobrze, ja już się obawiałam, myślę, co on powie, że zaraz uszywam z Gabi, Deder, dokładnie, wiesz co Gabi, jak będziesz szukała tego kanału tuszowo i niedoskonale, tylko optymalnie odżywieni, kliknij na link tego pana, co tam pisze. Ktoś prostował. Aha, prostował, tak, dobrze, tak, aha. Tak, przepraszam, tak. Jestem tak daleko. Krzysztof Biergowski, ogarnięty pomocnik to skarb, ale taki bez pojęcia, którym trzeba się opiekować, szok, kupa energii, psów. No wiadomo, co dalej. Na pewno, wiecie co, no pomocnik jest, on chce, tylko nie wie. Czasami też nie znasz naszych przyzwyczajeń, naszej rutyny. To też wiadomo, by nas energii i czasu kosztowało, żeby nauczyć daną osobę, co tak, trzeba drygu, zrobić, drygu całego. Prawda, całego drygu. I, no może my też jesteśmy... Ja jestem taki motorek, mam w tyłku i bym chciała może pewne ale Marcin nie jest. Marcin ale... jest człowiekiem, który nigdzie się nie spieszy, bo uważa, że zawsze zdąży. Tak. I ja nie lubię pośpiechu, nie lubię dyrygować ludźmi, nie lubię. Ja nie lubię mówić, ja lubię jak ktoś sam robi. Marcin w ogóle, konfrontacji takich. No. Nie to, że ze mną się nie porozmawia, ze mną się rozmawia, ale... Ja wiem, ja lubię być w swojej głowie i lubię być samemu i lubię sobie grzebać, wiecie, sprawia mi to, że piłka, bzz, bzz, bzz. Już mam lekką irytację, że muszę kręcić film, żeby coś pokazać, bo
bo jakby szybciej mi idzie, wiecie, ja się skupię, ja mam jedną linię, jak muszę myśleć, że wypadałoby to pokazać na filmie, bo może ktoś nie zrozumie, to już mi irytuje, bo ja już bym dawno to przykręcił, już bym zrobił, zamontował i bym już poszedł. I dużo materiałów nam w ten sposób ucieka, bo Klaudia nie jest w stanie nadążyć, jak mi coś nie idzie, potrafię dostać naprawdę kurwicy i też średnio się mnie kręci. No, wiecie co, to tak się tutaj dym unosi. Lubię jak mi idzie. Uciekam, no. W tym momencie uciekam. Nie, bo... Absolutnie daleko nam do jakichś bycia wspaniałymi ludźmi. Mamy swoje... Nie? No ja mam swoje złe strony. Za uszami. No ja mam, no wiecie. Dobra, ten. Ja... Kochanie, mam pytanie tutaj. Angelona, nasze brojlerki, Angelona ma brojlerki, które mamy pierwszy raz, mają około miesiąca, ich upierzenie to prezentacja, gołe klaty i dupki gołe. W czym problem? Temperatura? Za wysoka temperatura. W którym tygodniu jest? Miesiąc, około miesiąca. To słuchajcie, temperaturę, może mają za ciepło. Musicie, za ciepło, nie możecie cały czas ich pod lampami trzymać, musicie schładzać albo ograniczać ilość tego ciepła, albo otwierać okna, nie wiem, ale jak na miesiąc to słabiutko. Na miesiąc one już powinny być... W miarę opierzone, okej, słuchaj, faktycznie spód i dupki długo się opierzają, bo one, wiesz, często leżą na nich i po prostu tutaj mają ciepło, no bo to nie są ptaki, które ganiają za mocno, no one są grube. I jakby, ale tak, uważajcie z ciepłotą, oczywiście też, żeby jej nie przeziębić. Temperatury trzymajcie w różnicy 10, słyszeliśmy, stopni między dniem a nocą, albo generalnie nie róbcie większych fluktuacji, bo na płuca siądzie. Tak, 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 tak. Klaudia pełni rolę trochę cenzora. No, no muszę. Tak to Marcin by tutaj z grubej rury czasami by pojechał. A nieraz muszę go wycinać w filmie, no robię wycinki, bo myślę, że nie byłby tak łatwo strawny. No. Ale tak jest. Dobra, pani Laszka, czy można u was zamówić wątróbkę z królików mrożoną? Nie. I nigdy to nie będzie możliwe. Nie, przykro mi. Cała wątróbka dla nas. Tak, bo cała wątróbka jest dla nas. To jest jedyny towar, którego nie sprzedajemy. Nie sprzedajemy. Nawet jak ja króliki sprzedaję, to zawsze wątróbka jest dla nas. I proszą nas ludzie niejednokrotnie, no ale wiecie, no coś dla siebie, co nie? Tak. To jest dla nas. Czy będziecie sprzedawali mleko kozie? To już odpowiadałam. Tak, ty jesteś daleko. To ja, może ja to powinien tak... Powinnaś trochę przeskrolować w dół. Jezu. Bożena Sarenka, mam pytanie, czy jak podrosną lipy, to myślicie zrywać kwiaty, liście na herbatki? Oczywiście. Ja już w zeszłym roku zrywałam kwiaty, nie z naszej lipy, tylko w lesie. Tutaj mam niedaleko taki spory las i tam jest od groma lip, więc już zrywałam. W tym roku uda mi się może kilku zerwać z naszych lipek, prawda? No. Ale na pewno to było moim, wiecie, takim marzeniem. Lipy były naszym marzeniem, lipy generalnie. Były naszym marzeniem. Popatrzcie, fajne drzewo. Ja wiem, że to nie jest pochodzenia chyba polskiego do końca, ale przyjęło się, że na naszych regionach jest tego bardzo dużo. To takie, można powiedzieć, polskie drzewo, pachnące drzewo, pięknie zacieniające, szlachetne. Co tam, można herbatki zrobić, zdrowe, bardzo zdrowy węgiel. Aktywowany tam na sraczkę czy na coś. Generalnie pożytek dla pszczół niesamowity. No generalnie jesteśmy mega, mega. I ten zapach oszałamiający. Kurczę. Jesteśmy mega szczęśliwi. Tak. Lipy, no. Naprawdę. Sotia, jak wam się żyje, gdybyście wiedzieli, jak będzie to wyglądało, takie życie, to zrobilibyście to jeszcze raz. Tak. Tak. No i powiem ci, że zrobiłbym to jeszcze raz, nawet gdyby było ciężej. Chociaż już niewiele jesteśmy w stanie udźwignąć, ale tak, jesteśmy zadowoleni. Jest nasze życie jest pełne. Dzieje się wokół nas bardzo dużo. Bardzo dużo. I cały czas nowe osoby czujemy, się że pojawiają żyjemy w naszym życiu. No boli to i owo, ale wiecie co, jest to inny ból, prawda? To nie jest taki psychiczne zmęczenie. Umysłowo jesteśmy odpoczęci, mamy tą... Nie da się opisać zapachu owcy, laniny, tak to się nazywa? Lanolina owcy. Nie da się opisać zapachu kozy.
nie napisać się, ale... no króliczko to może nie wokalne, no, ale smaku tych potraw i tego, że to, i że to są, że my je, wiecie, wyprowadzamy i że masz ten moment powstania i popatrzysz sobie w niebo i wychodzę na dwór po nocy czasami, bo nie mogę spać, czy jest późno, Klaudia robi, ja nie idę spać bez niej, patrzę sobie w niebo i jest pięknie ugwieżdżone i nawet ta zima i ta chlapa zauważa, o! Zauważa się znacznie więcej. Wy to wszyscy macie, ale nie macie często czasu, pracując w normalny sposób, zauważyć. Mnie bawi chlapanie kalosza o ciapę w zimie, no i bawi mnie, jak śnieżek taki, siaki, owaki spadnie. Ja mówię, a specjalnie mówię o zimie, bo zima jest ciężkim okresem. Tak. Teraz każdy się cieszy, zobacz, bo dużo jest pięknych można rzeczy. Można powiedzieć, że takie infantylne, prawda? No. Że wracamy do dzieciństwa, zachowujemy się jak dzieci. Jak dzieci, troszkę. No i wiecie, jak. Ja wiem, że każdy tak mówi... trochę traktują to niektórzy. I wiedzą, i że powiedzą, że psy całujecie, on se lizał dupę, czy tam ale, genitalia. Mam no to tak, w dupie. Ej, ale... słuchajcie, uwierzcie mi, mam to gdzieś. Kocham swojego psa, kocham tą owcę, złapię robaka, wezmę tabletkę albo jakieś zioło, wyczyszczę się, ale radość, jaką to daje, jest po prostu największa. No, tak. No. I się nie boimy kleszczy. Nie, jakie boimy... kleszcze? Raz w życiu mnie tutaj, ostatnio mi kleszcz walnął w brzuch, rano go wykręciłem, dziękuję, po kleszczu. Ale... straszą was tą boleriozą, ja wiem, że można ją złapać, pewnie, tak, że można, ale szansa jest tak niska, jak złapanie COVID-a, ale który nawet, was uwali. Jak tam, złapiemy, czy, no dobra, czy tam innego no wirusa. I co, takie przeżyjesz, to trzeba iść do lekarza pisane. Czy coś, no i ale życie jest piękne, jak się człowiek nie boi. Nie dajcie się wkręcić w strach. Strach to bzdet. Oglądamy Jackowskiego, Krzysztofa, bardzo ciekawie mówi, szczególnie nas te duchowe sprawy interesują. Oczywiście ja wiem, wydaje mi się, że troszeczkę więcej niż on sam. On się boi przekonać do swoich własnych racji. Ale to nie o to chodzi. Chodzi mi o to, że nie podoba nam się, że on takie negatywne jakby relacje pokazuje, co się dzieje. Straszy ludzi, bo wiele osób nie jest odpornych tak jak my. Ja tam słucham jednym uchem, drugim wypuszczam, kompletnie mam to w nosie. Nie boję się o swoje życie, bo moje życie nigdy się nie skończy. Wasze też. Ale bać się można teraz. A ja już się nie boję, bo wiem, że jak umrę, czy mnie zabiją, czy cokolwiek się stanie, ja wracam do domu. Klaudia wie to samo. Powiem wam, że jakość życia, kurczę, momentalnie się zmienia i rośnie. Zaczynacie wszystko inaczej widzieć. Dlaczego tak się podniecam? Bo jak ja to odkryłem, po prostu ja nie wierzyłem, że tak może się zmienić jakość życia. Polecam każdemu spróbować przynajmniej być takim odważniejszym i odpychać strach. Nie, będzie dobrze. Nie, będzie, co ty tam pitolisz, będzie dobrze. Nic się nie stanie. O kurwa, pociąłem się. Żyję. Kuźwa, zalepić. Puf, idziesz dalej. Jak szpital, jak coś groźnego. No jasne, że się stanie. Ale może to jest lekcja, jak coś się złego stanie. Wiecie, może to jest lekcja, której musisz się nauczyć albo coś mocno przegiąłeś i masz jakąś taką energetyczną karę. No. Zobacz, a propos lekcji. Pamiętasz, byli znajomi u nas niedawno i chłopak stracił palca. Półtora palca. No. Pracowity, cieśla i z doświadczeniem, sobie. On nie powinien stracić palca. I naprawdę, no i stracił. I mówi, no i co? I, no nie mam palca do roboty. Ale wiecie co, jak on to opowiadał, ja nie widziałam jakiegoś takiego załamania w jego oczach. Po prostu pogodził się z tym, no dobra, no trzeba iść dalej, no i tyle. To nie było jakiegoś takiego wielkiego płaczu, prawda? Tak. Powiem ci, że byłam, no... To są charaktery. Charakter ja nie wiem, czy Sotia, mogę wspomnieć o twoim dziadku, który tam jakąś historię opowiadałeś, daj znać. Też niesamowita historia, pewnie, nie wiem, czy, no, najważniejszym z chęcią powiedział, ale następny człowiek z charakterem. Powiem wam tak, że przynajmniej ja osobiście, ja umrę w butach, nie w butach, ja umrę z podniesioną brodą, z uśmiechem na twarzy i z wielkim szczęściem, że wracam do domu, i bo tak swoje życie i nie będę niczego na życiu żałował. Nikogo nigdy nie skrzywdzę, nie obrażę, jak nie zasłuży. Oczywiście bronić się będę, bo to nie o to chodzi, żeby być kompletnym maślakiem. No przecież powiedziałeś, że ja jestem twoją tarczą. No mówimy o jakichś ekstremalnych sytuacjach, co nie? Ja nie mówię o, wiesz... I tak pomyślę tak sobie, że tak trzeba życie przejść, co nie? No bo co nam zostaje innego? No poddać się mediom? Dobra, no. Kończę temat. Dobra, kończymy. Małgorzata Mazur. Ja przepraszam, muszę skoczyć. Aha, ty, ale psy idziesz zobaczyć? Nie, nie skoczyć. Małgorzata Mazur. Poczekaj. Klaudia, aha, czy mój Judaszowiec miał już kwiaty? Nie, jeszcze nic, ale na szczęście żyję. W ogóle byłam zszykowana, że listki jakiekolwiek wyszły, oczywiście zielone, bo na zimę go
ani żadną go włókniną, niczym nie okrywałam, po prostu sobie jest. Zapomniałam o nim. Ogrodzony i po prostu jest. Ale myślę, że wiecie, czasami tak najlepiej jest, bo taka jakby Marcin powiedział, nadgorliwość jest gorsza od faszyzmu, więc ja to zostawiłam, to sobie zarosło trawą, trawa prawdopodobnie to trochę uchroniła od mrozu i jest. Więc trzymam kciuki, urósł mi, nie wiem, z tyle może, albo powiedziała nic, ale żyje. To się liczy. Z tą bolerezą to zwykła nadmuchana panika. Prawdopodobnie zigzag. Jak ze wszystkim, łącznie z tym na C. Kochani, nie słuchajcie szarlatanów typu Jackowski. A czy wiesz co? Powiem ci, mamy takie... My lubimy go słuchać, ale nie, źle to powiedziane. Lubimy, bo tak to byśmy powiedzieli, że my lubimy się bać, bo ona straszy. My tego strachu nie przejmujemy od niego, ale wiemy, że facet ma na pewno jakiś taki dar czy szósty zmysł komunikacji się z jakąś tam, z czymś więcej. Ponieważ nieraz odnajdował zwłoki, czy zaginione osoby, czy klucze, czy przedmioty i tak dalej. Więc coś w sobie ma, więc nie jest. Nas ciekawi jego po prostu podejście duchowe najbardziej, tak. a z proroctw jakby słuchamy tylko dlatego, bo interesuje nas, czy się sprawdzą i na ile, wiecie, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast my sobie niewiele z tego robimy, lubimy go słuchać z duchowości, bo czekamy na coś, co by nam powiedział, czego nie wiemy. On jest troszeczkę zastrachliwy. Ten facet, on bardzo ciężko pracował całe swoje życie na jakby na to, kim jest. I on bardzo ciężko pracował. To jest mega serce człowiek. Ja mam bardzo dobre odczucia, jak na niego patrzę. Naprawdę, to nie jest, że teraz chcę złego powiedzieć i dobrego, żeby wyłagodzić. Nie. To jest dobry człowiek. Tak. Natomiast on pracował na swoją renomę i no i ta renoma niestety również przepowiada przyszłość. A że przyszłość jest w ten sposób malowana, jakim jest profesorstwo malowana, no tego, ale moim zdaniem nie powinien tego mówić, bo wielu ludzi mu wierzy i projektuje to, co on powiedział i wzmacnia to, co on powiedział i to się staje. No więc my uważamy, że lepiej by zrobił, gdyby się skupił na duchowości, uspokajaniu ludzi, że po śmierci ciała fizycznego z nami się nic nie dzieje. Mało tego, że się nic nie dzieje, wracamy do domu, czyli otwierają nam się naprawdę oczy. Naprawdę, na zasadzie jest to znacznie lepsze niż my mamy tu teraz. I taki coś powinien przekazywać, bo on tą wiedzę ma. Ma, tak. Tylko i ma możliwości zasięgu. Niestety skupia się za bardzo na przyziemnych rzeczach, a jest to starszy człowiek, schorowany człowiek i uważamy, że on powinien wiedzieć lepiej, że już nie czas na sławę i przepowiadanie następnych przyszłości, tylko na czas na uspokajanie ludzi. Może on, to jest ważniejsze. Ale wiesz co, może on tego nie rozumie. Może, on może chce, jeszcze może tak duchowo nie doszedł. Może ma taki zamiar, ale No nie wiem, no nie chcę, nie naprawdę chcemy, nie chcemy tutaj tak, już tak, wchodzić nie w ten chcemy, system. Bo naprawdę no, szanujemy go. Możesz wspomnieć no, co sobie... Popatrz, że też ludzie kompostują właśnie w ten sam sposób i pies obok biega, widzisz. Tak. Także, no właśnie, Krzysztof i tam chyba ktoś jeszcze pisał. Tak, możesz wspomnieć... O dziadku, dobrze. Bo tutaj... Żebym czegoś nie pokwasił. Kolega miał dziadka, dziadek żył 100 lat. Dziadek przeżył bardzo wiele, był bardzo pracowitym człowiekiem, był na wojnie, jeśli dobrze pamiętam, w Legii. Dowiedzieli się całkiem niedawno przed jego śmiercią, czy tam jak miał 60 lat, przepraszam, chyba coś takiego, że nie, tak? Dobra, to, ale że przez wiele lat nie mówił, że mówi dosyć dobrze po francusku, był tak skromnym człowiekiem. Był prezesem w Azotach, niesamowity człowiek. Co mnie jakby najbardziej uderzyło w tym wszystkim, co on mówił, przede wszystkim charakter, zawsze do swojej żony nigdy nie powiedział złego słowa, zawsze się szanowali. Myślę, że to jest bardzo ważne, żeby nie zapomnieć, że nasza druga osoba, jak mi się czasami zdarza zapomnieć, jak dostaje kurwicy, że nigdy nie powinniśmy osoby, które kochamy w jakiś sposób, no, brzydko się do nich odnosić, w jakikolwiek sposób brzydko się do nich odnosić. Zawsze to powinna być pełna miłość. Druga sprawa, co mnie też tak uderzyło, że jak odchodził, mając tak dużo lat, był uśmiechnięty i jakby wracał do domu. Trzecia rzecz, że niesamowity charakter. Mówi, że jak on wstawał z łóżka, to po prostu wszystko trzeszczało. On był zużytym człowiekiem. On bardzo ciężko pracował przez całe życie i fizycznie, i psychicznie.
i dużo przeżył i po prostu fizycznie był to wrak człowieka, ale się nigdy nie zająkał, nigdy nie narzekał, pomagał wszystkim dookoła. Popatrzcie, jakie charaktery. To i umarł z uśmiechem na twarzy, że wreszcie Gehenna i męczarnia ludzkiego ciała może ją za sobą zostawić. Zrobił wszystko, co mógł dla swojej rodziny. Ich tam było chyba, późno miał dzieci w ogóle. Chyba miał 6 albo 7. Ja nie będę do końca... Tak. I późno mieli te dzieci. Wiecie, i popatrzcie, jaka piękna osoba. I pomyślcie teraz o sobie, że no przecież oczywistą jest sprawą, że kiedyś wszyscy się zestarzejemy, kiedyś przyjdzie na nas moment powrotu do domu i czy nie chcielibyście właśnie z zadowoleniem z życia fizycznego odejść, żeby powiedzieć sobie Panu Bogu, Panie Boże, zrobiłem wszystko, co mogłem, jestem zadowolony z swojego życia. Wiadomo, że jako istota ludzka nakrochmaliłem tu, czy tam, czy siam, ale generalnie, kurczę, no nie ma wstydu. No nie ma wstydu i mam nadzieję, że przyjmiesz mnie z otwartymi rękoma, czy tego... Pamiętajcie, tam nie ma piekła, ja was nie straszę, no nie. Ale jakoś tak, wiecie, własną satysfakcję, świadomością taką, znowuż optymistyczną i taką bogatą świadomością przejdziecie tamtą stronę. A nie, że Boże, ojej, tuż byłem świnie, ojej, tutaj komuś kopnęłem kogoś w dupę. Nie, no kurde, trochę syf, nie? To byście, no i tak właśnie, no także tak. Wspaniała opowieść, chłopie, bardzo ją mocno cały czas przetrawiam, to co ci mówiłem i ja też taki będę. No może w Legii już nie będę służył. 100 lat? Ale nie, no 100 lat, no oby nie. Oby nie, no bo pamiętasz tutaj ktoś akurat zapytał, że w ostatnim live oglądał naszego live'a i mówił, że jakby nie było mnie, to byś się wyłączył. Czy rozwiń wątek. No wiecie co, że mało mam, ja osobiście mam mało, jestem mało związany z ziemią i swoim życiem. Nie interesuje mnie to po prostu. Błąd taki, że zszedłem tu po coś, żeby się czegoś nauczyć i robię wszystko, żeby być jak najlepszy i stać się jak najlepszy, na ile rozumiem na stanie posiadania. Ja nie jestem mega jakiś super inteligentny, czy wiem, uważam, że pozjadałem wszystkie umysły, absolutnie nie, ale się staram na ile mogę. Czytałem dużo książek, oglądałem, wszystko trawiłem, wiecie, książkę, żeby ze zrozumieniem przeczytać tą filozoficzną i duchową i to takim na ciężkim poziomie, to się czyta 2-3 kartki dziennie, bo chcesz to przetrawiać i rozumiesz, ja się nie zawsze zgadzam. Ja absolutnie nie biorę czyjejś racji za pewnik i tego wam życzę, że ja wcale niekoniecznie mam rację. Tak, swoje miejcie rację, wy to przemyślcie sami, tak. I jakby dojdziecie do tego i to się stanie waszym w sercu, to osiągniecie ten, to jest dobry moment. No idziecie dalej. No, ale nie możecie nas brać za cokolwiek my powiemy 100% tak, tak, prawdę. Nie, absolutnie. My nie jesteśmy nauczycielami. My tu budujemy, czy pokazujemy wam ze zwierzętami, to na naszym przykładzie. Po prostu pamiętajcie, dostosujcie do swoich okoliczności. Macie stodoły, coś tak, możliwości finansowych, możliwości takich, inaczej. Jak możecie zrobić, albo głowy, tak. Bo może macie lepsze pomysły. Na przykład masę było dobrych pomysłów w odkowalniku, żeby pneumatyczne zastosować, takie hydrauliczne podnośniki, takie wiecie, jak są w klapach w samochodach. Tak, tak. I inne ciężarki, żeby klapy na dwie też osoby podzielić. Ale albo się. Macie świetne pomysły, więc wiecie, coś jest fajnego, każdy bierze z każdego co najlepsze, o, tak, co tak, mu pasuje. Tak, dokładnie. Marek, o pytanie, pamiętasz, że ty, dlaczego macie tak mało współpracy z dystrybutorami narzędzi? Nie zgłaszają się do was dużo mniejsze kanały, widzę co chwilę dostałem jakieś fajne gadżety do testów. Marek, my nie wiem czy my chcemy, co nie, iść tym deseniem, po prostu do firm pisać i jeżeli jesteśmy zainteresowani jakimś produktem i przekonani do tego, tak jak na przykład z ulami, znajomy nas po prostu uświadomił, dlaczego ta firma, a nie inna, jakie ma wady, czy ma wady, jakie zalety i tak dalej. I byliśmy po prostu pewni tego produktu i chcieliśmy po prostu wejść z nimi współpracę i dzięki temu no, mamy tutaj akurat no, jeden ul sfinansowany z firmy Łysoń. I inne na przykład produkty, jak będziemy reklamować, musimy być ich po prostu pewni. Tak, my działamy troszkę od odwrotnej strony niż większość youtuberów. My nie czekamy na sponsora, to my uderzamy do sponsora, bo chcemy, tak. Żeby on został naszym sponsorem, ponieważ wiem, tak. Mam masę narzędzi Boscha. Problem jest taki, że abym uderzył do Boscha, tylko mi nic nie jest potrzebne. Na wiedzę, którą potrzebuję, na roboty, które robię, nic mi nie jest potrzebne.
owszem, mogliby mi odświeżyć park, ale po co? Ja nie lubię takiego, wiecie, no i co ja mam z tym zrobić? To jest dla mnie problem. A poza tym, wiecie, chyba jedna z ważnych rzeczy, my ponad wszystko cenimy naszą wolność i jakby pójście w narzędzia, czy pójście w cokolwiek, co nas jakby naprawdę nie kręci i zacznięcie, i mówienie o tym dobrze, no bo to jest reklama, ktoś was zasponsorował, jakby tak, no nie do końca, no kurczę, nie wiemy jak to się skończy, my nie mówimy, ale myśleliśmy sobie tak, bo widzieliśmy takie amerykańskie programy, że jeśli ktoś nie jest przekonany, a ma reklamodawcę, to po prostu mówi, teraz czas na reklamę i prum, 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 powiem, co wam powiem, ale nie mówię od serca, tu już wiecie, ja wam powiem, kiedy będzie od serca. Tak. I jakby tak to widzimy, no, jesteśmy bardzo zadowoleni z waszych prezentów, które nam wysyłacie, bo wiem, no, że to z dobrego serca, jesteście normalnymi ludźmi, a nie firmami, które obracają milionami i dla nich zasponsorowanie nas jest niczym. A przysyłacie roślinki, serki, masę różnych rzeczy, tak, pokarmy dla Danusia, kurek, ojejuś, to by wymieniać i wymieniać, sponsorujecie nas jako patroni, to wszystko nam mega pomaga i powiem wam, że takie małe bardziej cieszy, bo bardziej nas cieszy takie, wiecie, no człowieka normalnego prezent, który bardziej się z tym szarpie, to jest głupie, nie, ale każda... jakby nas, małego człowieka więcej kosztuje taki prezent niż wielkiej korporacji. A korporacje to ja mam w nosie, oni mają pieniądze. Ale kochanie, wiesz, danie od serca komuś, wiesz, że to jest energia. 10, no, to jest energia. A oni chcą tylko więcej zysku, a oni chcą tak naprawdę. Reklamy przy okazji. No, może nie powinienem tego mówić. To jest takie bardziej, no, może wyrachowane trochę. Ale no, dobra, ale już nagadali się. Irena Zielińska, wy się zauracie tyloma zwierzakami. Wiesz co, dajemy radę, gdyby nie było tego budowania infrastruktury, nie byłoby tak źle. Zobaczymy w przyszłości, może nie będzie tak źle. Tak. Kaczucha siedzi na jajkach, czy się rozmyśliła? A jedna siedzi, nowa. A tamte już ganiają z gęsiami, zrobiło się takie party i całe, tak, wszystkie chronią te dwa małe. Powiedz mi, ile się wykluło? Wykluło się w sumie 3 kaczuszki. Niestety jedna na drugi dzień, no nie wiem, co się stało i no już nie żyła, jak przyszliśmy. Więc zostały 2 kaczuszki z 10 jajek. No trochę słabo ten nasz Donald się spisuje. Zobaczymy, jak teraz druga kaczuszka, bo ta bieguska, ta biała teraz siedzi. Tak. Więc te wszystkie brązowe, te takie, jakie to są kaczki? Chyba to staropolskie, są być jakieś takie mieszane. Takie mieszane, one już sobie latają, już w stawie z małymi pływają. I słuchajcie, gąsiory robią za obstawę, za bodyguardów. Amber za blisko raz podleciała do kaczuszy. Dupę dostała, patrzy zdziwiona, co jest, kuźma. Więc gąsior ją w dupę cap. No więc kaczuszki już są, czekamy na następne. Mary Linz, czy planujecie robić sery? Tak. Kazimierz Watacha, jaki macie stosunek do alkoholu? Taki sam jak do stosunku. Nie, to taki żarcik. My nie pijemy. Generalnie nie jesteśmy ludźmi alkoholu. Czasami dla jakby towarzystwa, ale to maczamy dzioba. Nie jesteśmy fanami alkoholu i nie pijemy. Źle się człowiek potem czuje i po co ma sobie umysł bezsensownie tam otępiać. Nie. Skąd mają wasz adres? Ale kto? Julian się pyta, a skąd mają wasz adres? Dla wtajemniczonych jest! Dla wtajemniczonych jest! Wiecie, dla sponsorów! No tak, w pewnym momencie jakby tam kilka osób się otworzyliśmy i jakby poczuliśmy, że jakiś tam flow może być ciekawszy, że mogą po prostu bardziej na stopę taką koleżeńską wejść i przyjacielską. I jakby, ale to jakby nie czujcie się, że wiele osób nie ma, nie bo bardzo, bardzo żadnych. Niewiele osób ma, to jest chyba 2 osoby u nas? No może trzy? Tak, ale słuchajcie, no znajomy z podstawówki, no to nie obraźcie się, to po prostu siłą rzeczy. Co nie? Tak. Też nie podajemy lokalizacji, no bo też nie mamy, nie czasu, mamy czasu na to wszystko i na razie chcemy zostać incognito. No i jak najdłużej to będzie możliwe. Tak, to powiedzieliśmy wam na końcu, pamiętajcie, że jest was wielu, nas jest tylko 2 i my to przerabiamy, że do nas przychodzą goście, na przykład nasza rodzina i my po nocach później harujemy, musimy nadrobić przyjemnie spędzony czas, ale musimy nadrobić, bo są zwierzęta. Tak jak ktoś napisał, zwierzęta was zajadą, nie zajadą nas
jak robimy swoją robotę i jest ona cyklicznie robiona, ale jak już robimy coś innego i nim nie poświęcimy, to później musimy to nadrobić. I tu jest problem. No, no. Może kiedyś, wiecie, może kiedyś kanał się, takie nasze marzenie, że się rozrośnie na tyle, że będziemy mieli jakieś 1000 zł ekstra, czy 2000 zł ekstra i kogoś się tu na kilka godzin zatrudni, żeby chociaż ciężkie roboty zrobić. Mam nadzieję, to jest taki, że będzie to las chętnych w tym momencie. No. A nie w tym momencie Jarosław Koseda w ten zwrot. O, teraz to za późno, to już nie chcę. To już nie chcę. Tatko, pozdrawiamy. Tato tutaj pisze. Jacek na taką synową to prawdziwe, że trzeba mu każdemu. No, wiecie, synowa synową, ale ja też potrafiłam pazury i zęby pokazać. To nie to, że ja byłam taki aniołek. Kilka lat też musiałam się dogadywać ze swoimi teściami. No, to nie było takie love story od samego początku, natomiast teraz to jest, o, takiej teściu to tylko sobie życzyć. Wiecie, dotarcie i otwartość umysłów. Uważamy, że jeśli raz się ktoś pokochał, naprawdę pokochał, a nie tam z jakichś powodów, że pokochać się później też można, ale jak się pokochał, to można, no trzeba pielęgnować, kurczę, trzeba pielęgnować związek, nie zapominać o drugiej osobie. Ja wiem, że praca, problemy, stresy, to wszystko nas od siebie oddala, ale ja tutaj na przykład no dla Klaudii zawsze mocno krzyczę, że dziewczyno, poczekaj, daj spokój, kurde, chodź się, wiesz, pogadamy, bo to jest związek, to nas, nic tu nie jest takie ważne jak my razem, bo dla siebie. A Klaudia lubi, mało czasu może. Bo Klaudia lubi, wiecie, zapieprzać. No mówi, mam motorek, ona jest mocno fizyczna, a ja siedzę we własnej głowie. Znaczy ja też jestem fizyczny. Nie, no. Ale jakby tak. Ale ja już po prostu nie mam czasu, żeby wziąć i sobie. No to się... no ale właśnie to cię staram się tą niedzielę, nauczyć się, staram się, żebyś znajdowała ten czas. Po prostu nie i koniec, no. No to ty musisz to zrobić wtedy. No. Pani jest taka mądra. Właśnie. No to wiesz, coś za coś, ja usiądę, ale ty wtedy... No ale ja robię, rano wstaję, robię teraz. No dobrze, no dobrze, nie będziemy się teraz. Poczekaj, żebym czegoś nie pominęła. Maciej, BZ, ale na pewno nie wszyscy wrócą, niestety. Wszyscy wracają do domu, Maciej. To jest tak jakby negatywna końcówka. Wszyscy wracają, problem lub nie problem jest, z jaką świadomością wracasz. I na tym się skupiać i nie będę już więcej podpowiadał, z jaką świadomością wracasz. Bo świadomość kreuje świat po naszym powrocie do domu. Rozumiecie? Świadomość. Bo tylko to nam zostaje, nie ma ciała. Nie ma jedzenia, nie ma popędów, nie ma hormonów, takie kilka podpowiedzi, ale sami to rozkminiajcie. Bardzo ciekawych wniosków można dojść. Czym dłużej się o tym myśli, tym bardziej człowiek wie, że nic nie wie. Tiny World, bardzo ci dziękuję. Nie wiem, bo jeszcze bym coś napisał takiego. Ja staram się być bardzo delikatny w tym przekazie, który jakby tutaj wam przekazuję, co mi się wydaje, że wiem. I jakby ja lubię czarny humor. Ja, jakbym napisał książkę, byłaby dziwna. Tak, wiecie co, nie wiem, no niektórzy z was są anglojęzyczni, więc my lubimy typ Monty Pythona i Little Britain. Nie wiem, czy coś to wam mówi. Taki humor po prostu dosadny, ale przerysowujący. Przerysowujący rzeczywistość. Bo, przerysowujący, czyli nieprawdziwy, ale w powiększonym... Tak, bo my naprawdę w niektórych swoich zasadach, nakazach, co warto powiedzieć, jak wypada się ubrać, tak przesadzamy. Po prostu idziemy już w takie absurdy, że to się w głowie nie tak, mieści. No. I po prostu z tego to się raczej człowiek powinien śmiać. Bo to ale niestety w tych czasach poważnie się zrobiliśmy. Wielka poprawność polityczna. Nie można powiedzieć, że tej osoby się nie lubi, ponieważ po prostu nie lubi się jej sposobu bycia, charakteru, jest za głośna, za cicha, bo czemu nie? Czy cokolwiek. Nie, bo od razu czuje się urażona. I, Wiecie, że w Anglii było to bardzo modne, że osoba gruba, no bo nie wiem, no po prostu ledwo wchodząca do pomieszczenia do lekarza, jak lekarz próbował coś powiedzieć, że wie pani, no to może być tego powodem,
to no, miał niezły opierdziel, co nie? I znaczy, no to trzeba, no wiecie, no, pewne rzeczy są pewnymi są też rzeczami. Chorzy, no to no, to no nie, słuchaj, o, no tak, ale może też to się wzięło od nadwagi, co nie? No, jak ważysz, no. Sama mówisz, że tam były jakby podwójne łóżka w Anglii. No, że wiecie, no, czy pod, wiecie, z dźwigami. To no jak można. I on dalej inaczej. Nie można jej powiedzieć, że jest grubą osobą, bo ona się obrazi. Ale, no, ale jak ważysz 250 kilo? No, 250 kilo. Rozumiecie to? 200, trzy osoby musiały go obrabiać z dźwigiem. I on dalej nie uważał, że jest gruby. Że choroby się wzięły z, no nie wiem, no. Z powietrza, no. No, no wiecie, no, no bez przesady, po prostu bez przesady. Tak. Gerard Krawiec. Cześć, chciałbym wiedzieć, Marcinku, ile w tym prawdy, w tym co mówisz. Ja jak mam gości, postępuję tak samo, pełny luz. Gerard, my mówimy prawdę do momentu takiego, żeby nie przekroczyło to pewnych naszej prywatności i tego, co uważamy, że możemy powiedzieć na wizji. Czyli bardzo niewiele zostaje cenzury. My po prostu cenzurujemy to, że ja lubię sobie poprzeklinać. Jestem znacznie bardziej dosadny w tym, co mówię. Jakby bardziej obrazowo to pokazuje, ale nie chciałbym przeginać, bo no to już trzeba mi blisko poznać, żeby docenić jakby uczciwość przekazu. Ale to też a my nie chcemy tak, bez przesady. To jest, no, to jest dla kolegów i przyjaciół zarezerwowane, a jakby no, my musimy jakąś średnią znaleźć przekazu, no taką sensowną. Nie, przepraszam, z czego innego się śmiałam. A tutaj Julia Makasander. Marcina w niebie cofnął za gadanie! Reinkarnacja wymuszona w postaci kąsiora. Kurwa, kąsiora. Ja myślałem bardziej, że dżdżownicy. O Jezu, to tak. Glizdy. Masz przerąbane, wracasz. Ty, ale damy mu, Julian, damy mu do pary faceta czy gąskę? Dobrze, z drugiej strony sobie myślę, Julian, dobrze, że nie powiedziałeś na przykład owsika. To by była reinkarnacja. Boże, no to wiesz, to byś przerobił. Bożena Sarenka, dokładnie. Nie ma pogonić te wszystkie strachy. Tak, widzę, że słyszę, że Azja tam ujada, coś no. Się dzieje. Wiesz, poczekaj, ja na sekundę tylko latarką zobaczę. Jurek, ja słyszałem o tym, że on jest po prostu dobrym analitykiem i nie ma daru. Nie jestem przekonany. Za dużo zbiegów okoliczności, wiele osób mi o tym mówiło, że wiecie, że można tak, ale wiecie, no kurczę, znaleźć setki zwłok z dokładnością do iluś metrów i ten, aj nie, no ja nie jestem przekonany, jeśli tak uważasz, jakby, no okej, okay, co nie, ja myślę, że tam jest coś bardziej na rzeczy, szczególnie, że sam miałem jakieś tam swoje doświadczenia spoza ciałem, wytrenowane i wiele innych, o których tu nie mówię i jakby u mnie ten czas na niedowierzanie minął absolutnie. Ja jestem przekonany o tym, co mówię, bo ja sam to przeżyłem jakby duchowo nie ma nic to wspólnego z ciałem. Sprowadziłam chyba Azję, bo wiesz co, dalej. Jakbyś, nie wiem czy miałeś czy nie, tak zakładam, że może nie miałeś żadnego takiego doświadczenia, ale uwierz mi, że gdyby ci się spotkało każdego z was takie doświadczenie poza ciałem lub jakieś takie nie za bardzo dające się wytłumaczyć, wiedzielibyście, to się nie zapomina jakby, to stawia kropkę nad i, koniec dywagacji, nie ma już, że wierzę, nie ma, że może, nie ma, że ten, ty już wiesz. Takie są te doświadczenia jakby mocne i uderzające, tak. Wiesz co, nie wiem, coś tam się chyba znowu dzieje, jakaś zwierzyna lata, wiesz? No. No, wiecie, no Azja czasami potrafi dawać czadu do drugiej w nocy, po prostu jak są jakieś zwierzęta. A my mamy tutaj las blisko, więc sarny, no podchodzą. Ostatnio nawet samochodem jechaliśmy, to mamy, no, prawie można powiedzieć tak wąskie tutaj dróżki, że prawie jednokierunkowe, ale nie są jednokierunkowe. No to sarda nam po prostu przed maską przebiegła. No jak to na wsi, no, takim, no, wiecie, no, jak na wsi. No. Dziękuję ci, Maria Magdalena. Kto wie, Klaudia mi zakazuje. Ale co takiego? Że bardzo ciekawie mówię i kiedyś cały film temu poświęcić. Aha. Może kiedyś zrobimy live'a, wiecie, takiego gdzieś z boku, żeby nie zakłócić przyziemnych.
dla osób, które by chciały posłuchać ględzenia nawiedzonego Marcina, może się troszkę bardziej otworzę i coś tam. I po prostu będziecie mi zadawać pytania, a ja odpowiem najlepiej jak potrafię, zawsze zastrzeżeniem, że pamiętajcie, że to nie musi być tak, to może być bardziej jak wy sobie myślicie, bo ja też swoje błędy robię i znam dużo bardziej zaawansowane osoby jakby w duchowości niż ja. No wiadomo, każdy od kogoś się uczy. Na tym to polega. Gdzieś tam tak. Pozdrawiamy Mateusz Szczecin i was, czyli tak, Mateusza, no i wszyscy. Chyba z żoną. Tak, bo my już wiesz co, jesteśmy tak daleko, że ja nie wiem, czy nie pogubiliśmy się. Poczekaj. Dobra, wiesz co, tutaj Julian tak się deklarował z tymi pytaniami. Nie widzę, number one to było, Robert London. Za krótko by to wszystko szło. A może dziękujemy serdecznie znaczy ja dziękuję, że jakby nie obrywa mi się za to, co powiedziałem i nie, jakby no. Gdzieś tak samo czujecie. A dlaczego miałby ci się oberwać? Nie wiem, bo to takie, wiecie, to już są takie osobiste sprawy te duchowe i tak jakby, wiecie, no, że też dużo osób na przykład jest mocno takich religijnych, jakby wierzących w to, co w kościele mówią. Ja tylko jakby z tego szanuję sam fakt, że Bóg istnieje, natomiast cała reszta jest kompletnie niepotrzebna. Bóg jest wszystkim. Słuchajcie, nie kuście mnie tym tematem, bo nie skończymy dzisiaj. Ja kiedyś napisałem, to już ostatnie będzie na ten temat, ja kiedyś tam pisałem komentarze, że ja mam inne hobby, to jest moje hobby. Rozumiecie? To jest jedyne, co mnie interesuje. Wierzcie mi, że można na ten temat rozmawiać godzinami, więc byście jutro nie wstali do pracy, chociaż nie, jutro jest sobota, no to inaczej. Ale tak by do 12 bym chciał. Tak jak dwa Marciny przez telefon zaczną rozmawiać, no to ja, Klaudia już idzie spać już po prostu. Ale drugi Marcin jest lepszy i ma dużą wiedzę i jakby, ale i ma dużo energii, ja już tak po 12, to już nie pamiętam, co on mówi z pół godziny wcześniej, o to by to kurwa całą noc, ten to jest kurde. A ja jak słyszę, że już tam miałeś po dwóch godzinach ich rozmowy się wymarcia. Pozdrawiam cię. Pozdrawiamy i już po prostu mówię do Marcina, to ja już odpływam. No. Nadia, no. Ile jesteście ze sobą za długo? Ale to już Renia odpowiedziała, Renia tutaj czuwa. Tak. Dobrze, dziękujemy Reniu. Słuchała. Tak. A to Jezu, jeszcze tu o narzędziach są. To nie no, kochanie, wiesz, to ty jesteś bardzo daleko. Dobra, to ja już lecę tak szybciej. O, zobacz, nie powiem. Powinnam to powiedzieć, czy nie? Pokaż, co? Moja koleżanka, poczekaj, bo tutaj... Dobra, nie mówię tego, bo ty rozwiniesz się. Jakie plany na ten rok, co zamierzacie jeszcze zrealizować? Ja tutaj przy okazji Teeny World podziękuję za miłe słowa. Będziemy o tym pamiętać i postaram się nigdy nie zboczyć z tego kursu, bo to jest dla nas ważny kurs i dla ludzi nas oglądających jest ważny kurs. Trzeba dawać oddychać. To jest wolność. Ja mogę powiedzieć swoje, ale wy musicie mieć swoją głowę i swoje podejście, czy tam my możemy powiedzieć swoje. Rozumiecie, to jest bardzo ważne i bardzo ci dziękujemy, że to zauważyłaś. Jakie plany na ten rok? Co zamierzacie jeszcze zrealizować? Jakie plany? Chcielibyśmy nasze owieczki zakocić, o ile dobrze mówię, nie jestem pewna, na jesień. To byśmy chcieli zrobić. Jesienią oczywiście chciałabym, żebyśmy ustawili już nasze grządki podwyższane i zaczęli kompost już tam już wsypać, są po prostu, znaczy kompost, nie, obornik dać, żeby to się przekompostowało. Na następny rok, żeby coś przygotować z warzywniaków. To, na pewno sad, to już po prostu to musi być bankowo. Sad to musi być, mamy przygotowane siatki, wszystko, bo tam mamy tych karczowników, jak wiecie, to będzie duże przedsięwzięcie. Sad będzie sadzony rzadko. To pokażemy, mamy pewne pomysły. To mówimy, zakocenie owiec, sad, grządki podwyższane. Obicie domu, i skończenie łazienki, które będzie lada moment, zrobienie gniazda, ocieplenie kurnika i powiem wam, że wystarczy. Wiem, że to może się wydawać, policzyliście teraz, 7 rzeczy mają do zrobienia. Ale wiecie co, czasami coś się zepsuje, albo coś... ze zwierzętami, plus robienie paszy, plus obrządki, plus YouTube, jakby dla nas w naszym wieku to jest dużo. W naszym wieku. Nie wiem, może coś się jeszcze uda. Wiecie, ciągle coś wyskakuje przy okazji. Ja czuję się stary, bardzo stary. I dobrze się, dobrze mi z tym. Takie są nasze plany na ten rok. W ogóle robiliśmy, pamiętasz odcinek? Plany na ten rok dużo wcześniej było tego jeszcze więcej.
Więc teraz widzimy, że byliśmy niepoprawnymi optymistami, bo jeszcze mówiliśmy o borówkach, że chcemy zasadzić, no to na pewno nam nie wyjdzie, no bo po prostu siłą rzeczy nie wyjdzie. Jedyne co w tym momencie to topinambur od Marii nam rośnie jak szalony tam, tak. To więc to króliki będą mieli, a kozy no. Chyba też mogą. Tak, no to wszystko tak mi to się wydaje. Sałata zjedzona, więc nie poszła na Wasiona. Danuta Stępka Krado, jaki ma wyuczony zawód. To już ekonomistą? Razem jesteśmy razem ekonomistami. Razem po Akademii Ekonomicznej. I razem nie sprawdziliśmy się w zawodzie. No nie. Znaczy, ja powiedziałam razem po Akademii. Nie, ja Akademię Ekonomiczną, a Ty... Jak ta szkoła się nazywa? Wyższa szkoła zarządzania i administracji. W Warszawie studiowałem przez pewien czas. Tak, tak. Znaczy, mamy magistrów. Ale powiem, ale to było dla mnie to chyba strata było... czasu. Znaczy, tak i nie. Największą chyba pomyłką. Nie, nie, nie Klaudia, tak i nie, bo nie. Słuchajcie, nie, Klaudia, stało się, popatrz, jesteśmy razem, jesteśmy gdzie jesteśmy i jesteśmy kim jesteśmy, więc efekt motyla. Ale wtedy też byliśmy razem. Ale moglibyśmy na przykład wcześniej pójść do pracy, rozumiesz, i zmienić, i wszystko by się zmieniło. Rozumiem, no nie bylibyśmy w tym nie bylibyśmy w tym miejscu, więc widocznie tak musiało być, natomiast... Jak miałam dziecko, bym powiedziała, że chcę być księgową albo ekonomistą, powiedziała, bo dziecko wybij sobie z głowy. Kiedyś byliśmy u znajomego, ale nie pamiętam u którego. Aha, wiem. U znajomy byliśmy i wyobraźcie sobie, ich syn poszedł na leśnika. Tak. Tak, tak. Czy to jest liceum jakieś leśne. Leśne, no. Coś takiego. Że bardzo wspaniale traktowani oni tam są. Niesamowicie po prostu mają podejście do samych studentów czy uczniów. Po prostu takie partnerskie. To nie jest na zasadzie ja nauczyciel i po prostu mówię ci, masz mnie słuchać, bo tak jest. Nie, tam jest współpraca. Tam chodzą w mundurkach. Fajnie, no taki fajnie. Dbają o nich, tam mają dużo sprzętu, takie chyba tak, bogate tak, te szkoły. Tak, tak, ale tak. Leśnicy generalnie to jest bogata firma i dobrze zarządzana chyba, także. Tak. Jeśli chodzi o Nadię i Kasiowy Torcik, znamy oczywiście kanał. To się nie uda, nie oglądaliśmy takich rzeczy. Aha, nie. No nie, no także nie interesuje jakby cukry, no. Jak widzimy, że ktoś piecze. Owszem, kiedyś się lubiliśmy drożdżówki, serniki, to tylko Kwaśniewskiego jemy, bo jest taki pyszny, no, ale my nie jemy. Drożdżówki to Bożenka nie robi najlepsze, nasza mamuśka, ale już nawet... No już nawet tego już nie jemy. Nawet już tego, no teraz został sernik optymalny, jakbyście usłyszeli ile. No dobra, no 2 kostki masła i 20 jajek. No i ser do tego jeszcze idzie, ale to jest tak jakby pełnoporcjowy posiłek, po prostu bierzecie sernik pod pachę, mleko, szklanka mleka koziego i to jest wasz obiad, śniadanie czy kolację. Wybierzcie. Mleczko zsiadłe, nie pijemy, ale na pewno jest zdrowe, na pewno jest zdrowe, jak macie jeszcze taki, wiecie, nie z kartonu, tylko taki, żeby pełno bakterii było, tak. to... Angelona. I mąż mu lubi moje mrugające oko, które? Które? Wiem, ja czasami najlepiej, wiecie co? Wracając jeszcze do teściów. Kiedyś teściowa, no jeszcze nie byłyśmy takimi kochającymi się istotkami razem. I też jak miałam taką tendencję, jak już widziałam, że mi działa na nerwy, to już tak nie panowałam nad sobą i oczami przewracałam. A ta do mnie. A ty co tak oczami przewracasz? No. Nie zwróciłam już kiedyś uwagę. Ale to było takie... automatyczne, nie, po prostu mowa ciała mówiła szybciej niż to, co ja chciałam powiedzieć lub ukryć. A ja po prostu... Renia Kuchta, ale w obliczu śmierci to chyba ci, co zmarli, czekają na nas, bo odniosłam takie wrażenie, jak byłam przy umierającym, to powiedział, że wszyscy czekają. Oczywiście, to jest świadomość, wszyscy jesteśmy świadomością zmarli, jakby czują, że do nich wracasz. I spokojnie mogą podzielić swoją świadomość, być w 5 miejscach jednocześnie i przy okazji przy umierającym. Tacy jesteśmy wielcy w naszym domu, ale tak, nie ma problemu. Może równie dobrze przyjść do nas Jezus, Ojciec Pio, kogo tam bardzo chcemy, żeby nam pomógł w przejściu, nie ma z tym problemu. Dlaczego? Dlatego, że możemy po powrocie, jeszcze raz powtarzam, być w wielu miejscach, moim zdaniem, jednocześnie. Nie ma to żadnego problemu, tam jest czysta świadomość, czyli myślisz, masz. Pytają się o nasze roczniki i wyobraź sobie, Magda Gaz wyczytała to chyba z moich zmarszczek na czole, albo nie tak, wiem, dokładnie. Finalnie, po prostu wstrzeliła się, zgadza się, jeżeli ktoś to przegapił, no to nie powiem, to proszę czytać, no, a Marcin jest ode mnie starszy o 3 latka. Tak jest. Julian Kassandr, pewnie, że będę tym gąsiorem, zagadanie.
Przecież nie będziesz. Wiem, pewnie coś naskrobamy. Robię co mogę, żeby nie wrócić, a czas pokaże. Czas pokaże. Tak, tak. I widziałem, jak dusza ulatuje z zapachem. Dominik, nie mamy dzieci. Julian Kassander. Kiedyś robiłem praktyki w hospicjum i widziałem, jak dusza ulatuje z zapachem. Pracowałem w szpitalu i nieraz byłam, no niestety, w takiej sytuacji. Wydaje mi się, że osoby w ogóle już mają pewien taki specyficzny zapach przed samym, no, już tym momentem jakby przejścia. Więc, no to, nie wiem, ja nie widziałam tego, jak ulatuje też, jest zapach z tym związany. Wiem, że jest na pewno pewna specyficzna aura w tym momencie. Jest, jest. To moim zdaniem jest również wyczuwalne przy zwierzętach, wbrew pozorom. Ja nie byłem nigdy przy śmierci człowieka, ale na pewno mamy inną, podejrzewam, że jest większą tą świadomość, ale no jest. To można poczuć, że życie opuszcza ciało, ta energia jakaś tam, która to skupia wszystko razem i daje nam, i czy zwierzakom, jakąś tam siłę życia na poziomie takim lub innym, no gdzieś to opuszcza, tak mi się przynajmniej wydaje. A Marcin poznał cię, kiedy miałaś 15 lat, matematyka. No zgadza się. No gdzieś tam blisko byliśmy kryminału. Ja byłem blisko kryminału. Tak, 15-16. Ale miałem czuja, prawda? No, no naprawdę, więc w sumie prawie z pieluch wyszłam, a już... No już pieluch, tak, jeszcze może smoczka ciągnęłaś. Pieluch, a na imprezy chlorze jeszcze fajki paliła, jak ją poznałem. Ojoj. Taka kuźwa grzeczna dziewczynka była. No, ja musiałem ją oduczać pół roku. A najlepiej, Marcin studiuje w Warszawie i pyta się, Klaudia, gdzie jesteś? A ja u koleżanki. A z koleżanką poszły na imprezę. Później przyszły, a Marcin pojechał co? Szukać Klaudii. Przyjechał z Warszawy zrobić mi niespodziankę. Ja myślę, że on po prostu czuł, albo po prostu ktoś coś mu doniósł. A on przyjeżdża, a koleżanka do mnie. Klaudia, gdzie jesteś? Ja mówię, no u tej drugiej, byłyśmy na imprezie. Ona wraca i Marcin jest na dole. Jejciu. Mieliśmy swoje przeboje. Słuchajcie, myśmy się naprawdę docierali. My kryzys mieliśmy co 3 lata, nie? Tak. I taki co, kryzys co na zasadzie, lata, że się rozstawaliśmy. Poważny. Tak, no, było takie przerwy u nas w związku, że no... I tak były przerwy, ale chyba po 12 roku już po prostu poddaliśmy się, nie? Nie, no jeszcze później tutaj na siedlisku też mieliśmy spiny, żeby nie było, że to taka, wiecie, tak, sielanka. Tak, szczególnie jak nam oczyszczalnie zrobili, no wiecie, to już... dużo stresu, po prostu dużo pracy, przemęczeni jesteśmy i jakby no gdzieś to wychodzi, ale zdaliśmy sobie sprawę, porozmawialiśmy, właśnie zdaliśmy trochę czasu, pogadaliśmy sobie i już się ustawiliśmy i znowu na następne 20 lat mamy spokój. Na kilka miesięcy. Aha, nie, tak. I Marcin na 20 lat, a ja na kilka miesięcy. Ja jestem realistką. Widać, kto zaczyna on cały czas ta awantury. No co? O, patrzcie, już mi grozi. Oczy wywaliła, kuźwa, jakby ją ktoś za barko ścisnął i wyszły gałowskazy i będzie znowu mi go, o, i łapskami. I ja mam tak codziennie. I weź tu człowieku, żyj! I weź tu człowieku, żyj! Ojej, Arturino, dzięki, że się piszesz na takiego live'a. Słuchajcie, to wiecie o co loko, gdzieś tam się może jakaś grupka większa uzbiera i zrobimy kiedyś może takiego live'a. Ja tam z chęcią mogę pogadać, posłuchać, jakie macie pytania, może coś pomogę, może wy coś mi nauczycie, bo to też nie wiadomo. Tak, tak, zigzag, to jest prawda, twoja koleżanka nauczyła się wychodzić z ciała w czasie snu, wszystkiego można się nauczyć. A wiem, właśnie tego nie chciałam poruszać, bo żebyś, no... Bardzo, dobra, szybko, tak. Bardzo prosta metoda, dla wielu działa, 5 godzin śpisz, budzisz się powiedzmy na godzinę i idziesz z powrotem spać, bardzo często są przesunięcia fazy wtedy. Albo 6 godzin śpisz, godzinę się wybudzasz i wiecie, no różnie, tam pół godziny się wybudzasz, różnie. I często się faza przesuwa. Iwona Kizior pisze, że wierzysz w to, co mówił Kościół. Super. Jeśli ci to odpowiada, jakby my w Jezusa również wierzymy, no my po prostu troszeczkę bardziej wybiórczo do tego już podchodzimy, bo
jakby niektóre rzeczy, co księża przekazują, uważamy, są niepotrzebne i straszą. I tego nie lubimy. I uważamy, że niepotrzebna jest budowla, o czym mówił notabene Jezus, do czczenia Boga. I tylko tyle, no, właściwie. Ale spoko, czemu nie? Lepsze to niż w ogóle być jakimś, nic nie wierzyć. My Polacy jesteśmy charakterni, no są, pewnie. Tak, no mamy takie specyficzne poczucie też. Wycelowo omijacie nasze pytania? Nie, ja, ale kochanie, to już dawno, tak. Myślę, aha, że odpowiedzieliśmy na te pytania, chociaż tak się zarzekał, że będzie duża lista, a nie była. Więc myślę, że nie pominęliśmy tego. Szkadeno, podaj godzić sam sklepem cytryną. O, tu widzę Jarosław Koseda. Że co? Ojej, popatrz, jaki kurczaka. Jaki przepis na koniak, gin, Smirnow, rumu. Jezu! A, no ale to nie dla nas. No wiecie co, no my zrobiliśmy... Ale nie, krawia, pieczony kurczak, to się alkohol wyparuje. To się nie uwalisz tym. No ale kurczak, no wiesz, no popatrz, święta, Julian tak. Też robił praktyki w hospicjum i widział, jak dusza odlatuje z zapachem. Właśnie to mówiłam. Jesteśmy w stanie uwierzyć. Tak. Niesamowite przeżycie na pewno praca w takim hospicjum. Ja wiem sama po sobie, dla mnie to było na początku, wiecie, jak traumatyczne. Przychodziłam do domu i mówiłam Marcinowi po prostu, ja nie dam rady. Dla mnie to było ciężkie. Wiadomo, później z czasem człowiek może nie tyle, że się znieczula, ale jest już zaznajomiony z tą sytuacją, z tym stanem, który po prostu w danej chwili się zdarza. Ale pierwsze takie, no jest to takie inne. Krzysztof, z warzywami nie obrażajcie się na opryski. Chemicznych raczej nie będziemy stosować, na pewno. My mało jemy warzyw, więc te warzywa muszą być dobre. Wiemy na przykład, że na stonkę znaleźliśmy bakterię. Pryska się bakterią i stonka umiera, czyli zarażamy ją. I w ten sposób się jej można w łatwy sposób pozbyć, albo używamy zwierząt do tego, kochanie, żeby... Ale kochanie, dawałeś chyba tą bakterię. Tak, tylko kurde kradę, jak już nie było liści. To wiecie, już było bardzo źle i dlatego z tymi kartoflami nie wyszło, ale no ona działała, bo jak ją spsikałem, to pomogło kradę. Tak. To trzeba odpowiednio wcześniej. Aha. Dobra, lecimy szybciutko. Słuchajcie, bo to już chyba będzie czas na kończenie. Które roczniki jesteście? No jeszcze raz się nas pytając. 7881. Tak jest. Słuchajcie, my myślimy, że już czas chyba skończyć tą całą, bo na pewno wszystkich pupki szczypią. Nas na pewno. No, dwie godziny paplania z naszej strony. Dwie tak godziny dużo. 20, to znowu już pobiliśmy rekord przynudzania. Tak, do zobaczenia. Nam się wydaje, że gdzieś za następne 2500 widzów. Albo lub jeżeli, jakiś będzie jakaś okazja. Uroczystość, no bo tak teraz jest. To mamy takie, no, celebrujemy nasz rok z wami. I dlatego po prostu zdobyliśmy się na tego live'a. Tak jest. I jeszcze Soti tylko odpowiem. Panele fotowoltaniczne, my jesteśmy bardzo zadowoleni. Warto było bez dwóch zdań. Mamy masę energii, masę na nas poprzedni rok. Lato spłaciły dwie zimy. Także my generalnie nie wiemy co grzać, bo grzejemy wszystko i bez różnicy. Tyle jest prądu. Mega, mega jesteśmy zadowoleni. Ale mamy tą taryfę, wiecie co nam przechowują. Tą starą, tak. Na szczęście udało nam się... Tak, ją mieć. Tak. Dziękuję Ci Bogdan, że też na takiego live'a. O Jezus, Koseda, to sobie, chyba jaja sobie. No Jarosław, wiesz, no musimy wziąć pod uwagę, że wiesz, no ile można. A kochanie, a co to za bakterie? Ale bardzo Ci dziękujemy. Co to za bakterie, pamiętasz? Kurczę. Napiszcie mi w komentarzu, osoba, która się pyta o te bakterie, jak ja je znajdę na Allegro, je znalazłem, albo wpiszcie w Google bakterie zabijające stonkę ziemniaczaną, albo bakterie na stonkę ziemniaczaną, tam wyjdzie. Wyjdzie ta bakteria i są różne produkty właśnie z nią. I powiem wam, no fajnie, no bo to jest tylko bakteria i jakby stonka odpada i nie ma chemii. No także naprawdę to polecamy, bo zadziałało. Aha, i trzeba to robić odpowiednio wcześniej, ja za późno dałem. Angelona, roczniki jak my. No popatrz, jaki zbieg okoliczności. Tak. No dobra, kochanie, bo my się z niektórymi mówimy, żegnamy, a później dalej ciągniemy, więc wiesz, u nas to tak często jest. Goście wychodzą, w połowie drogi się zatrzymujemy. I my gadamy przy samochodzie drugie tyle czasu. No mordy gadamy, nam się, widzicie sami. No nie zamykamy, no i dobra. Dlatego tak jest. Dziękujemy wam serdecznie za wszystko, za czas spędzony z nami. Witamy jeszcze raz tutaj ludzi. Patrzysz, a nie tam, aha, na monitorze. Właśnie wszystkich nowo przybyłych widzów. Dziękujemy, że jesteście z nami. Niektórzy są już
od samego, początku. Początku, także rok tak. Z nami to współczujemy. macie kondychę. Do zobaczenia w niedzielę już na normalnym odcinku. W naszym normalnym tempie i w mniejszej ilości gadania. Dziękujemy. Trzymajcie się. Pa, pa. Pa, pa. A teraz musisz, kochanie, wyłączyć.